No i nadszedł ten dzień. Nadszedł ten dzień, długo odwlekany, trzeba było wziąć i popracować. I wziąć i przeczytać tekst, bardzo długi. Łukasz Cieśla z Onetu dołącza do naszych, do osób zasłużonych dla nas. Żywiciel to się chyba nazywa. Żywiciel. Pasożyt tak, i żywiciel. Pasożyty. Dziękujemy ci, Łukasz. We wtorek żywiliśmy się tym, co przygotował Szymon Jadczak na temat Claire Fontaine. Rozwinąłem temat. Jeśli czuliście po poranku, że jest nierozwinięty temat, to ja jeszcze napisałem w blogu o nim. Bo wiesz co, tak po czasie przyszła do mnie refleksja. Się wkurzyłem po prostu. Zwyczajnie się wkurzyłem, rozsierdziłem, że to nie powstanie, a mogło powstać, ale nie to, tylko coś naprawdę wartościowego. Mm-hmm, no tak, tak. To jest moja podstawowa refleksja wokół tego tematu, że w ten sposób to jest zarażnięte. Centrum diagnoz, centrum wszystkich możliwych szkoleń, kursów. Przecież, kurczę, tak sobie pomyślałem, taki uniwersytet typowy, tylko piłkarski. Że tam na każdy, nie ma dnia, żebyś nie przeszedł, a na korytarzu tu ci macha, nie wiem, Henryka Postel albo jeszcze ktoś. A może niekoniecznie, on albo ktoś jeszcze inny. Albo Bogusław Banian ma tam szkolenia medialne, jak prowadzić konferencję prasową. Tak, albo jakiś baron bez przeszłości w SB. Albo baron bez przeszłości w SB. Baron bez przeszłości w SB. Taki miłe by było. Na przykład Paweł Wojtala, ale do niego jeszcze dojdziemy. Nie był w SB, ale inne rzeczy robił. Baron bez przeszłości w trudnej branży paliwowej. Też byłoby miłe. Tak. Zawęża się to grono baronów. No i kurde, tak sobie myślałem o tym właśnie, że tam, tak jak masz Legia Lab w Legia Training Center, jak masz te ośrodek badań i analiz w Lechu, gdzie PZPN Lab? No kurczę, strasznie Lech i Legia się tym chwalą, jarają. I ja widzę takie bardzo praktyczne rzeczy do robienia. No kurczę, baza danych wszystkich polskich talentów, która tam jest tworzona. Zapraszasz na konsultację 14-latka i go od razu przepuszczasz przez te wszystkie narzędzia, które tam masz. Futbonauta. Pierwszy futbonauta. W Polsce. Pierwszy w Polsce futbonauta. I tam cały czas coś się dzieje. I to by było okej, okay, a nie szukam mistrzostwa sportowego na 200 dzieci mieszkających w 5-gwiazdkowym. Ale tak mówił postać. Pierwszy w Polsce, 5-gwiazdkowy hotel w Otwocku z wyjebanym parkingiem. Przepraszam za szybkie wulgaryzmy, ale dzisiaj jest za mocny odcinek, żeby nie przeklinać. Nie no, jak sobie pomyślę o tym, że jeszcze 65% parkingu podziemnego miało należeć do szkoły, więc dyrektor szkoły podjeżdżałby swoimi 100 autami. Na te 200 dzieci przejeżdżających swoimi SUV-ami. Tramwajami. Ale ktoś właśnie słusznie zauważył chyba w komentarzu pod naszym porankiem, że ten parking podziemny, jak jest na tramwaje, to i tak 65% to nie tak dużo, jak tramwajami przyjeżdżali. No ale co, nie powstanie, na całe szczęście, tak, epokowa szansa, historyczny projekt, nie powstanie, nie będzie nic z tego. Będziemy sobie dalej się kopać z Estonią w różnych rozgrywkach. A wiesz co powstanie? Co? Dużo procesów w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, dotyczących na przykład zamawiania pewnych kryształów. Muszę niekoniecznie przyznać. Takich, na których później podaje się karpatkę albo żeberka w miedzie. Muszę przyznać, że dwie rzeczy mnie bardzo irytują. Pierwsza rzecz, jaka mnie bardzo irytuje, to, że musieliśmy sami wszystko przeczytać, nie ma żadnych omówień w sieci. Zazwyczaj są omówienia w sieci, nie trzeba. Nie, no Kuba, czytamy te teksty, już bez przesady, nie umniejszaj. No czytamy już. Jak Kuba była, jak coś opublikuje, Łukasz, to czytamy. No tak, chyba że są omówienia. Jesteśmy pasożytami, tasiemiec i glista ludzka, może by się tak przedstawić, ale przynajmniej sumiennymi pasożytami. No to prawda, to muszę się pod tym podpisać. Bez omówienia to z wywiadu wideo, bo tego nam się nie chce oglądać. A to prawda też, swoją drogą. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło i najbardziej mnie zirytowało, że zawsze musi się pojawić gdzieś ten problem. Problem ze swoim kawałkiem o dealerze, który był spoko na początku, ale potem to się okazało, że to niebezpieczny fach. Dowolna rzecz, czegokolwiek dotyczy, zawsze gdzieś tam się w tle pojawia. I zawsze widzę już, to mam niemal wykute na pamięć, że staje zawsze rzecznik lokalnej policji i mówi tak, badamy też poboczny wątek narkotykowy. Poboczny wątek narkotykowy to jest po prostu, jak nie wiem, no, jak taki ze słownika frazeologizmów takich najbardziej używany. Bingo typowe. Zawsze się to ukazuje. No tu okazało się, że podczas przeszukania siedziby Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. No, może zacytuj, to będzie cytat artykułu, to możemy. A dobrze, to ja to tak zrobię i to zacytuję, tylko najpierw muszę przewinąć do tego, bo artykuł jest bardzo długi. Generalnie właśnie, żebyście też wiedzieli, o czym my właśnie mówimy. Mówimy o artykule Onetu, który napisał Łukasz Cieśla i jest to wynik śledztwa jego dziennikarskiego wokół Pawła Wojtali, wokół jego partnerki. Wokół spraw, które same się tak toczą na orbicie Pawła Wojtali.
Tak jest. No i tych wątków było bardzo dużo, tam były różne naloty, nie naloty. No i tu jest ten wątek poboczny. On ma jeden akapit. Tekst ma chyba tych akapitów ze 100. Tak. Policja wchodzi do WZPN-u. Tak jest. O poranku. Spodziewa się. Robi. Nawet trzeba zaznaczyć od razu, że to nie jest siedziba Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Mimo, że to jest siedziba Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Również. Ale w tej chwili jest to siedziba spółki BAP Invest. BAP Invest. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w WZPN jest zarejestrowany BAP Invest i czym jest, opowiemy wam za chwilę. Opowiemy, zwłaszcza, że nazwa BAP to jest top. Ale oto fragment tekstu Łukasza Cieśli. Podczas przeszukania siedziby związku policja przypadkiem dokonała niespodziewanego odkrycia. Na urządzeniu jednego z pracowników WZPN znalazła zapiski świadczące, że ów pracownik załatwia dla siebie narkotyki, mefedron, ekstazy i kryształy, a poza tym gromadzi materiały pornograficzne i zdjęcia z libacji. Wątek narkotykowy nadal jest wyjaśniany. Przez policję w osobnym śledztwie nikomu na razie nie postawiono zarzutów. Piękny taki, wiesz, kwiatek do zupy. Czasami Madagaskar tak, no tu jest zalewajka, rzućmy jeszcze kwiatka. I to jest ten kwiatek w tej niesamowitej wielkopolskiej zalewajce. Wiesz co, zanim zaczniemy omawiać to wszystko. No? Jeszcze, to się no? chyba nazywa cameo. O, cameo, tak. Że jest serial, ma swoją fabułę, ale nagle wchodzi Bruce Willis, który gra Bruce'a Willisa. Bruce Willis w Przyjaciołach, Jean-Claude Van Damme w odcinku Przyjaciół, nie? To właśnie rzeczywiście ten wątek jest taki... Mefedron w siedzimie. Mefedron w siedzimie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jest Bruce'em Willisem w kilku odcinkach grający ojca partnerki Rosa Gellera. Tak. Tak. To jest Mefedron na miarę naszych oczekiwań. Tak. Chyba nawet nie ma co ustawiać monetyzację po tym odcinku. Nie ma pasji. Nie sądzę. No, więc tak to wygląda. Ale dobrze, bo zacząłeś mówić, ja ci wszedłem słowo. Chciałem powiedzieć, że do niedawna kwestie wizerunkowe. Paweł Wojtala uchodził za takiego bardzo spokojnego, statecznego barona, że różni są ci baronowie, ale idzie nowe. Idzie Paweł Wojtala. Garnitur niebrązowy. Garnitur niebrązowy. Brak śladów przeszłości w SB. Nie jest spocony na każdym zdjęciu. Nie jest spocony na każdym. Elegancja, spokojny wywód, interesujące wywiady, pełne refleksji. Tak naprawdę Wojtala się chyba już w wyborach poprzednich PZP bardzo mocno zastanawiał, czy nie iść. Czy nie byłbym mocnym kandydatem? Nie był w SB, to naprawdę argument, który kiedyś tak nie przemawiał do delegatów, dzisiaj zaczyna zyskiwać na dużej popularności. No, tak jak wspomniałeś, Paweł Wojtala, wydaje mi się, że jego ambicje sięgające tych najwyższych stanowisk polskiej piłki, jeśli były przez jakiś czas zawieszone, to raczej po prostu odłożone w czasie, a nie... Zdecydowanie. Nie po prostu pożegnane. Nie był w SB. Pamiętajmy. Nie był w SB. Dziś też będzie o pewnym majorze SB. Dlaczego nie? Będziemy rozmawiać o baronach w końcu PZPN. Dlaczego nie mielibyśmy porozmawiać o tym, jakie są standardy bycia majorem w SB. Ale tak, nie chcę powiedzieć, że Paweł Wojtala jechał na białym rumaku przez tę polską piłkę, ale miał bardzo dobry wizerunek. Nie ma co się oszukiwać. Był na kontrze stawiany. Zresztą nie tylko... Z kuleszą też, prawda? Można się nawet uderzyć w pierś, bo też w taki sposób to postrzegałem. Również dlatego, że nie miałem dostępu do danych, które Łukasz Cieśla w swoim artykule. I wiedziałeś, że nie był w SB. Tak, dla mnie... Nie był majorem w SB. Mam oczy, widzę. Widzę, że ma garnitur niebrązowy. Tak. To jest dużo. Nie jest spocony i nie był w SB. Czego więc wszystkim będzie działacza piłkarskiego? Chyba tylko ewentualnie jakichś pomysłów na uzdrowienie polskiej piłki. Ten WZPN tak wcale chyba jakoś źle nie rządził się. Nie, dużo fajnych mieli takich innowacji, które... Na przykład nieposiadanie prezesa z przeszłością w SB. Duża tak, innowacja. Starali się to zaszczepić w innych miejscach w Polsce, ale trudno było znaleźć. Jak kogoś nie było. No, nie każda moda się przyjmie od razu, nie się tak chwyci. Tak, ale jakieś robili takie rzeczy. Nie wskażę teraz konkretnych, bo to były informatyczne udogodnienia na pewno. To było w niższych ligach jakieś takie uproszczenie wielu różnych procesów i to nawet część z nich zostało skopiowanych dalej, a to w WZPN się rozpoczęło. Ale chyba nie to o tym zamawianiu kryształów. Nie. Znaczy to przymędrowało do nich, podejrzewam, z innych miejsc. Mogło przynajmniej. Więc WZPN był stawiany za, no może nie za wzór, ale za taki związek, gdzie raczej nie wyłączano z procedowania sędziego, który był niewygodny, bo bronił interesu innych sędziów na przykład. Tak. A takie rzeczy się zdarzają w różnych miejscach w Polsce, gdzie są ludzie z przeszłością w SB.
też. No nie ma co się szukać, zdarzają się ludzie z przeszłością WSB w Polsce wciąż. Więc WZPN, po pierwsze, Paweł Wojtala był elegancki, nowoczesny, tak. Młody, nie był w WSB. Jak na barona. Jak na barona. WZPN był w miarę dobrze zarządzany, wizerunkowo bez skandali. Do tego wsparcie mocne Lecha Poznań, no, gdzie... Wyjątkowe było to, że był na tyle młody, że w zasadzie nie miał jak wstąpić do WSB. Tak, rzadko się rodzą ludzie tak późno w Polsce, że nie mieli okazji. Więc no jego wizerunek, tak z boku, jakbyś spojrzał, kurde, no od Kuleszy to na pewno gorszy by nie był. Tak. A jak spojrzysz, żeby go w ogóle zestawisz z tymi wszystkimi baronami z innych związków, tak powiem, żeby nie od razu nie pokazywać na pana Bartnika, no to powiesz, dobra, to jest już inna generacja, inne pokolenie. No ja pamiętam z wyborów ostatnich PZPN, to mówiono, że Wojtala sondował temat, ale że wiedział, że byłby, no i tak by przegrał, to się wycofał. Natomiast sam ten fakt mówi dużo i mówiło się, że przegrałby przez to, że po prostu nie miał tego odpowiedniego przebicia. Wiemy, jak się załatwia u baronów PZPN i w tak zwanym terenie przebicie. I to wręcz, że nie miał przebicia tego rodzaju, poczytywano mu za plus. Że a, Wojtala by nie wygrał. No, nie ma tych układów. To nie jest człowiek układowy. To nie jest taki człowiek, co na przykład ma jakieś niewyjaśnione sprawy z przeszłości w branży paliwowej. Co? Tak. I tutaj dodajmy. Dlaczego to powiedziałem? Że podobnie, jeśli chodzi o ten objazd, to można by mówić, że on jak Marek Koźmiński. On już reprezentuje to nowe, że on by nie przywiózł wódki, wina, piwa, ginu, rumu, brandy i tak dalej. A niektórzy by przywieźli. No ale dobrze, bo to czytałem. Wiesz jak to jest? Że jeśli to jest to nowe, to ja wolę to stare. No ale tam to ma przeszłość USB. Jak jest twój ulubiony dribbling piłkarski? No kurde, blade, puszczenie piłki do przodu i bieg pełnym sprintem. Puszczenie piłki do przodu? Dobrze, w taki sposób będziemy dzisiaj próbowali uniknąć odpowiedzialności procesowej. Nie, to wszystko Łukasz Cieśla. To wszystko Łukasz Cieśla, tak jest. My tylko czytamy, a nasze jakieś tam komentarze, dygresje będą obwarowane tym, że no nie wiemy tego. Nie wiemy, nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Ekstazy, Mefedron i Kryształ zostały przywinione do siedziby WZPN-u. Ja bym się chciał przedstawić jako... Ja jako glista ludzka. Czekaj. Aja Invest. Aja Invest, tak bym nazwał swoją spółkę. Aja Milewski Consulting. Okay. Taka zaskakująca firma, która dostaje jakieś pieniądze za nie wiadomo, za coś. Jeśli chodzi o budowlankę, ale nie wiadomo za co. To jest spełnienie moich marzeń zawodowych. Milewski Consulting z branży budowlanej. Za coś dostaje, nikt nie jest w stanie wskazać za co. Takie firmy są. Milewski Consulting, Aja Invest z programu Petrycy. Porozmawiamy o baronach PZPN-u, ale nie tylko, bo porozmawiamy też o wielu innych rzeczach. O Publikonie. O Publikonie, porozmawiamy o Zohory, może o Górniku Zabrze. Na pewno nie będziemy dzisiaj rozmawiać o piłce nożnej. Tak, nie, piłka nożna jest... To jest przeszłość, zwłaszcza w świecie piłki nożnej. W świecie osób, które mają niewyjaśnione sprawy z branży paliwowej. No, branża paliwowa jest trudna. Dobra, ruszam. Jak przy niemal każdej tragedii, akuszerem tej tragedii jest miłość. No tak, love story. Tak to właśnie jest. Ludziom normalnie fiołki tutaj w brzuchu, pyk, serduszka latają nad głową i już odbiera to zdolność logicznego myślenia. A już na pewno odbiera to zdolność rzetelnego rozliczania się z kontrahentami w branży paliwowej. Nie tylko. I nieruchomościowej. I nie tylko. No to tak, raz jeszcze. Onet, Łukasz Cieśla, wnikliwy artykuł dotyczący Pawła Wojtali, prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, któremu prokuratura postawiła... Jednej z ważniejszych postaci w polskiej piłce, taka prawda. Tak, jeden z najbardziej wpływowych. Prawdopodobnie, gdyby nie to wszystko, o czym się dowiedzieliśmy z artykułu Łukasza Ciesi, to byłby typowany jako jeden z faworytów do przejęcia schedy po Cezarym Kuleszy. Potrafię sobie wyobrazić, że jego wybór na prezesa PZPN zostaje przyjęty z wielką aprobatą. I to nie tylko dlatego, że Paweł Wojtala nie ma przeszłości jako major SB. Tak, więc to jest artykuł, który dotyczy ostatnich 8 lat z życia Pawła Wojtali, jeśli dobrze liczę, mniej więcej, które to lata były naznaczone przede wszystkim romansem. Tak trzeba to... Miłością. Miłością. Mów znaczy, po imieniu. Tak. Znaczy zależy, bo ze strony tego męża, pani Barbary, to romans jest bardziej odpowiednim słowem. Ale ze strony pana Pawła Wojtali i ja pani... Ja wierzę w miłość.
Ja nie, okej. Okay. Są rzeczy bardziej wątpliwe tutaj niż te uczucia w tym artykule. To na pewno. Zarzewiem wszystkich problemów było właśnie to. Miłość. Albo pani Barbara, niewymieniona z nazwiska, była żoną pana Piotra, też niewymienionego z nazwiska. A jej kolegą z ław szkolnych był Paweł. Wojtala. To jest jakiś Netflix. No. No tak, tak. Generalnie wydaje mi się, że historia taka nadająca się na opowiedzenie w ten sposób. No Nicholas Sparks, pamiętnik 2. Paweł Wojtala nawiązuje relacje ze swoją koleżanką z ław szkolnych, panią Barbarą, a pan Piotr wynajmuje detektywa, żeby sprawdzić, jakie podłoże ma ta relacja. Pan Piotr ma dobrą czutkę. Okazuje się, że jest ta relacja nie typu wspominanie zdjęć klasowych i nie wspominanie... Ty na liście obecności to która byłaś? A siódma. A myślałem, że szósta. To nie jest tak, że Paweł Wojtala według pana Piotra i stenogramów, które posiada pan Piotr, tylko wpisał się pani Basi do złotych myśli. Tak jest. To nie było tak. No został odkryty romans przez detektywów. I dalsze ruchy całej tej trójki wskazują na to, że pan Piotr faktycznie jest bardzo urażony tym, co się wydarzyło. Trudno zresztą mu się tak naprawdę dziwić, że jest urażony tym, że doszło do takiej sytuacji w jego domu. W jego pałacu. Natomiast pan Paweł i pani Barbara idą w odwrotnym kierunku. Że się uwolnili od toksycznego człowieka i teraz już wspólnie przyszłość budują razem. Przy tak silnych emocjach wiadomo, że to nie będzie tak, że na wszystkie sprawy będą patrzeć te trzy osoby w jeden sposób. I w sposób jednoznaczny. Bo na przykład na kwestię miłości, dla jednego to jest miłość, dla innego to jest zdrada. No różnie to się nazywa. Dla jednego to będzie wyrwanie się ze szpon zaborczego męża, a dla innego to będzie nadal zdrada. No różnie to ludzie nazywają. Natomiast warto zauważyć, że w artykule pojawia się też informacja, że przez jakiś czas miał niebieską kartę. Ale mu zdjęto. Pan Piotr, ale mu zdjęto, bo on sam uważa, znaczy, że... Czy te kwestie obyczajowe to i tak, wiesz, tutaj nie dotrzemy do niczego. Tak, tu do prawdy będzie dotrzeć trudno, natomiast wiemy, że na pewno u pani Barbary i u pana Pawła powstała spółka BAP Invest i tylko z wyjątkowo przenikliwe umysły, jak ja, są w stanie rozszyfrować, że to może być Barbara Paweł Invest. Tak, zanim dojdziemy do BAP Invest, to też tutaj ta chronologia, bo o co chodzi? Pan Piotr, czyli mąż, dotarł do pewnych rozmów, podsłuchów, twierdzi, że to było w taki sposób legalny, nie wszyscy się z nim zgadzają, na przykład pani Barbara i pan Paweł, ale odkrył więcej niż sądził. Sądził, że może odkryć wyłącznie informacje na temat tego, czy jego żona jest wierna przysiędze małżeńskiej, czy nie. Natomiast dotarł do wielu innych informacji i chciał się nimi, Kuba, podzielić. Chciał to takie niedopowiedzenie, bo pan Piotr, według relacji Łukasza Cieśli, według relacji samego pana Piotra, według relacji Pawła Wojtali, to jest jedna z nielicznych rzeczy, gdzie wszyscy są zgodni. Bardzo nieliczny, tak. Poinformował wszystkich o tym, co... Czy on wysłał do Infantino? Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że tak, bo Gianni lubi się wczytywać w tego typu historie. W każdym razie, na bazie tych podsłuchów, które zostały zamontowane w... Tak, donos do Infantino poszedł. Doskonale, dobrze. Mam nadzieję, że Gianni się tym zajął bezzwłocznie. Generalnie pozyskano na tych podsłuchach różnego rodzaju informacje. I pan Piotr je dopasował do odpowiednich organizacji. Czyli to, co nie pasowało mu w kwestiach PZPN-u, to wysłał do PZPN-u i do Gianniego Infantino. To, co mu nie pasowało w kwestiach nieruchomościowych, to wysłał do wszystkich możliwych osób z branży nieruchomości. No i poinformował też, że prezydent Duda powinien o tym wszystkim wiedzieć. Tak. To, czego się dowiedział na przykład pan Piotr, to, że pan Paweł sondował według stenogramu pana Piotra, sądował możliwość założenia firmy bukmacherskiej. I to jest zarzut... 2017 rok. To jest zarzut z jednej strony najpoważniejszy, a z drugiej najbardziej dęty, moim zdaniem. Ponieważ jeśli wyjmiemy to, co w tych rozmowach miało się znaleźć, no, że przedstawię ten pomysł na biznes. Pomysł na biznes był taki, że do pana... Biznes jest znakomity. Do Pawła Wojtali się udał jakiś człowiek, nie wymieniony tutaj z imienia i nazwiska, z którym były prowadzone dyskusje na temat powołania firmy bukmacherskiej innej trochę niż te, które są już na rynku. Mianowicie do obstawiania miałby zachęcać trochę rozebrane panie. Przecież tu przeczytał konkretny
cytat. Dobrze. Ponieważ on ma swoją wagę właśnie, że to brzmi tak trochę stenogramowo i tam się pojawia takie zdanie. Jak wynika ze stenogramów, przed mundialem z Rosji Paweł Wojtola snuł z partnerką Barbarą wizję założenia firmy bukmacherskiej. Pojechali nawet na rozmowę z mężczyzną prowadzącym tego typu działalność, żeby, jak wynika ze stenogramów, wyciągnąć od niego na maksa informacji. Bukmacher mówił im, że ma koncepcję, by dzwonić do klientów, czyli głównie do mężczyzn, bo oni najczęściej obstawiają wyniki. Będą to rozmowy wideo, podczas których trochę rozebrane panie będą ich namawiać na zakłady sportowe. Jest to pomysł na biznes, który nie rozumiem, czemu nikt go nie wykorzystał do tej pory. To nawet pan Piotr, jak już tam podsłuchał, to mógł sobie założyć coś takiego. Jest też o przychodzie, jaki to miałby generować. 10 bajek. 10 milionów. Ale jeśli chodzi o ten pomysł, to ja się tak zastanawiam. Przychodzi ten człowiek, mówi ci, że słuchaj, mam plan. Genialny pomysł. Trochę rozebrane panie będą dzwonić na wideo i namawiać. I tutaj mam największy zarzut do pana Pawła. Bo nie chodzi mi o to, bo ostatecznie nic z tego nie wyszło i trudno jakoś bardzo, przynajmniej od strony prawnej, bo etycznie to sobie może każdy roztrząsać, od strony prawnej karać za coś, co się nie zdarzyło. Ale dlaczego w tym momencie nie uznał, że to jest zły pomysł? To mi każe sądzić. Panie Pawle, jakieś rozebrane panie dzwoniące i namawiające, hej, postaw Kaiserslautern, dzisiaj rzuty rożne. I siedzi typ i dobra, skoro jakaś rozebrana pani mówi, trochę rozebrana pani mówi mi na wideo czacie, że powinienem postawić rzuty rożne Kaiserslautern, to w to pójdę? Ja śmiem tu wątpić. Wyobrażam to sobie. Paweł Wojtala już jako prezes PZPN-u. Panowie, no reprezentacja gra jak gra, nie mamy jak sprzedać biletów na mecz na Stadionie Narodowym, ale mam taki pomysł jeszcze ze starych lat. Trochę rozebrane panie dzwonią i oferują bilety na mecz reprezentacji. Co by na to? Irracjonalny pomysł, irracjonalna też kwota, która przy tym pada, więc biorąc pod uwagę to, jak wyglądał ten pomysł, jak wyglądała ta kwota, jak wygląda też dosyć twarde weto Pawła Wojtali wobec tego, żeby się w to uwikłać, jak sam powiedział, nie jest wariatem, żeby się w to wplątać. Co znalazłeś? Znalazłem listę pomysłów na biznes Karola Krawczyka i Tadzia Norka. Chciałbym, żebyśmy tu umieścili gdzieś na tej hierarchii pomysł firmy bukmacherskiej z trochę rozebranymi paniami dzwoniącymi o rzutach rożnych Kaiserslautern. A powiem ci, że to takie naturalne, co przychodzi, bo nie wiem, czy to nie jest mylne wrażenie, bo to aż tak nie oglądam seriali, ale mam wrażenie, że większość z tych polskich takich seriali komediowych opiera się na tym, że któraś z postaci ma zawsze bardzo głupie pomysły na biznes. Mhm. Ferdek Kiepski, Tadzio, Norek i Karol Krawczyk, Buła z Graczyków. Pewnie podejrzewam, że jeszcze wymieniłbym parę, gdybym dobrze do tego przysiadł. W Świętej Wojnie, ten Ślązak i ten Gorol, to też przecież jakieś biznesy ciągle, że generalnie to tak jestem scenarzystą polskiej serii, może głupi pomysł na biznes, który się nie udaje? O, to jest może to. Może Paweł Wojtala kredził jakiś sitcom, to jest to, co my przeczytaliśmy, to jest scenariusz sitcomu. Bardzo ale mam tutaj, bo rzeczywiście był taki pomysł na biznes Karola Krawczyka, sprzedaż szybko schnącego kleju. Brzmi dobrze, tylko to był klej, który zasychał już w tubce. Więc myślę, że gdzieś tutaj byśmy mogli umieścić ten biznes bukmacherski z paniami dzwonącymi o rzutach rożnych Kaiserslautern, bo słuchaj, w ostatnich 4 meczach Kaiserslautern miało over rzutów rożnych. Mów mi jeszcze o tych rzutach rożnych. No to jest naprawdę doskonały pomysł. Jeszcze nie wiem, rozumiem, jakby to był 9-7. Dostęp do trochę rozebranych pań w telewizji był bardzo mocno ograniczony, ale w 2016 tego typu biznes brzmi absolutnie kuriozalnie. Tak, dokładnie. To chyba najpoważniejszy zarzut jakby ze środowiska piłkarskiego. Tak, no bo to... No jak jesteś baronem, nie wchodzisz w bukmacherkę. No nie wchodzisz i nawet jeśli w końcu nie wszedłeś, no to jednak te dyskusje o tym są jakieś wątpliwe, nie? I jeszcze podoba mi się ten genialna roszada. Kurde, jestem osobą z tej branży, nie powinienem w sposób działać. Wiem, założymy to na partnerkę. Na partnerkę. Nikt się nie domyśli, nikt mnie nie powiąże z tym. Oczywiście partnerka też miała być tam zakamuflowana przez jakieś szachermacher, driblingi, Elastico, szwagier Ronaldinho, ale ostatecznie
w dzisiejszych czasach no nie jest to trudno rozbebeszyć. To jest trochę myślenie, dobra, 97 roku, trochę jakbyś kiedyś działał w jakiejś, nie wiem, trudnej branży paliwowej. To są tego typu driblingi trochę. I te przebieranki takie, mam teraz okulary. Także uważajcie, bo już mnie nie rozpoznają. Albo jak w GTA wjedziesz i zmienisz ten, zmienisz koszulkę i już cię nie poszukuje policja. Tak, przemalowałeś Wartburga, już cię nie znają. Pięknie. Trochę tak to wygląda, natomiast ja wydaje mi się, że w ogóle instytucja małżeństwa, instytucja partnerki została na początku ludzkości powołana właśnie po to, by ukrywać różne podatki, różne interesy mężczyzn. Wyobrażam to sobie, początki tak naprawdę, jeszcze plemiennie, no, chciałbym ukryć swoje, kurczę, przydałby mi się ktoś. Partnerka, super, do tej pory była tylko matką moich dzieci, a teraz to będzie też taki formalny związek, że na nią wszystko przypiszę. Na nią wszystko przypiszę i te kozy są na nią właśnie, więc wiesz, Nie możecie mi zabrać. Nie możecie. Za moje miganie się od chodzenia na zbieractwo. Całym plemieniem. Nie możecie jej ukarać. No, więc tak, główny zarzut generalnie, jeśli chodzi o środowisko piłkarskie, jest dosyć dęty. Więc gdyby nie to wszystko, co się dzieje później, to myślę, że z perspektywy właśnie czy WZPN-u, czy PZPN-u, nie dziwię się, że w 2021 roku, kiedy te wszystkie donosy od pana Piotra dotarły do PZPN-u, to PZPN z tym nic nie zrobił. Dlatego, że no, nie ma za bardzo jak. No. I dla każdej osoby, która mówi, że pewnie mówicie, że to jest dęte, tylko dlatego, że wciąż macie tę nić sympatii do Pawła Wojtali, bo nie jest majorem SB, a raczej nie był. Ale chodzi też o to, że można nie wierzyć, ale argumentacja pana Pawła, że no, mam prawo planować coś po karierze działacza. Mhm. To się obroni jakby w piśmie. Nie zrobił nic nielegalnego, spotykając się i tak dalej. Czy to mogłoby mu zaszkodzić wizerunkowo? Otóż tak. I myślę, że takie informacje mogłyby zmniejszyć jego zaufanie społeczne przy ewentualnych wyborach PZPN. A czasy są takie, że już nie tylko liczenie szabli jest istotne, ale zaufanie społeczne również. Więc natomiast tak, ostatecznie tu nie ma nic jakiegoś takiego, za co jest możliwa jakakolwiek sprawa. Tak, to oczywiste. No, więc to jest ten pierwszy zarzut, który też podnoszony był przez prokuraturę, natomiast jest drugi zarzut podnoszony przez prokuraturę i on już jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. I on jest w toku. I tutaj wcale nie mam, tak jak przy pierwszym chętnie bym podniósł rękę, niewinny, wypuśćmy Wojtale i Barabasza, Wojtale i Barabasza, żeby wyszli obaj. To przy tym drugim, no już taki pewny nie jestem w 100%. No to oprowadź nas po tym zarzutem. To jest o tyle dla mnie ciężkie, że nie znam się na nieruchomościach, pieniądzach, handlu i niczym innym. I prawie. Upraszczajmy. Jest budynek, tak? Tak. Pani Basia zarządza i pan nim. Piotr mieli zarządza ten budynek. Zarządzali nim poprzez spółkę Office Futura. Office Futura wynajmuje biura, czy coś tam, jakieś inne lokale. W tym budynku, czynsze, tak. Zbiera czynsze i tak dalej. Natomiast pojawia się Barbara Paweł Invest, spółka. Podczas sprawy tej całej rozwodowej, tego dosyć burzliwego rozejścia pana Piotra z panem Barbarą, jakoś tak się dzieje, że nagle wszystkie zobowiązania przyjmuje BAP Invest. I to BAP Invest pobiera pieniądze znaczy, od najemców. Jest też kwestia ta, że Futura ma długi. Tak. Futura, choć sprzedaje w tym budynku bardzo dużo, jak nie mam tych biur i tak dalej, jakoś tam funkcjonuje, dorabia się długów. Więc zamiast je spłacać, powstaje spółka BAP Invest, jak słusznie zauważyłeś, niezwykle kreatywnie nazwana, która uznaje, że to nie są jej długi, natomiast to są jej zyski. Lubię to podejście. Ona nie przejmuje długów, ale przejmuje zyski. Bardzo fajna spółka. Podoba mi się ta spółka. Jak jesteśmy w Wielkopolsce, to mi się od razu skojarzyło z klubami, które przejmują sukcesy, a nie przejmują różnych korupcyjnych rzeczy z przeszłości na przykład. Ale to absolutnie... Działania skrzywdziły wierzycieli na 12,4 miliona złotych. Upadłą spółkę od atrakcyjnie położonego biurowca zajął się syndyk. Za cały 2017 rok spółka osiągnęła zyski na 804 tysiące złotych, więc... To jest, uważam, że dobry deal. Zrzekasz się długów, a bierzesz zyski. Tak jest napisane w artykule Łukasza Cieśli. Ja tak nie uważam, nie wiem jak to jest. Tak. To o tyle jeszcze jakby znamienne, że ta spółka ma puste konta.
i puste konta ma, bo według rejestrów bankowych, do których dotarł też Łukasz Cieśla, a pewnie de facto dotarł do nich pan Piotr, no puste ma, bo wypłacane były pieniądze, między innymi w bankomatach. I na pieniądze karty. Były wypłacane w bankomatach między na kartę. Między innymi, tak. Między innymi Pawła Wojtali, według tego, co napisał Łukasz Cieśla. Nie jest to największa jakby taka zapobiegliwość, jeśli wypłacasz na kartę bankomatową, będąc przypisaną do prezesa WZPN pieniądze z firmy BAP Invest. Co może być takim skrótem od Basia? Pan i Piotr. Basia Piotr. Tak. Zwraca uwagę, przykuwa, że te kwoty to były no, ponad 600 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. W artykule Łukasza ta kwota jest podana dosyć dokładna. Paweł Wojtala odpowiada, że on to wszystko w remonty wrzucał. Tak, to właśnie bardzo dużo był remontowany ten budynek. Ja mam tutaj konkretny fragment, chciałbym, żebyśmy się nim posiłkowali, bo o niej nie możemy być posądzeni procesowo. Tak, więc to tylko Łukasz Cieśla może odpowiadać za to. Gdy Barbara zaczęła rozwodzić się z mężem, zyski z dzierżawy przestały wpływać do Office Futury, a od końca 2018 zaczęły trafiać do mało znanej, świeżo stworzonej firmy o nazwie BAP Invest. Działała przy ulicy Warmińska 1 w Poznaniu, dokładnie pod tym samym adresem, co Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. To nie przypadek. Czy chcemy przejść do... Czy chciałeś jakoś to, Kuba, skomentować, że firma BAP Invest, zupełnie przypadkiem przejmująca zyski z dzierżawy budynku, gdzieś tam, była zarejestrowana w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Nie ma żadnych dowodów, że Paweł Wojtala miał jakikolwiek związek ze spółką BAP Invest, nie. Ponieważ wcale to nie jest od Barbara Paweł. I wcale nie jest tak, że w WZPN-ie to nie można zarejestrować swojej spółki, bo każdy może. Oczywiście, każdy może ja też mogę zarejestrować jutro firmę w tym WZPN-ie. Na przykład Jarosław Araszkiewicz może zainwestować. To jest też taki trochę cameo. Nagle się w tej historii pojawia Jarosław Araszkiewicz jako prezes BAP Invest. O nie, przepraszam. Jarosław Araszkiewicz nie pojawia się w tej historii jako prezes BAP Invest, tylko jako Tadeusz Pfeiffer w tej historii. Ktoś mógłby powiedzieć... Sup. A ktoś inny mógłby powiedzieć? Przyjaciel. Ktoś mógłby powiedzieć? Jarosław Araszkiewicz sam powiedział, że podpisywał jakieś dokumenty na stacji benzynowej. Ale ktoś mógłby powiedzieć? Prezes. Na papierze prezesem BAP Invest to znowu Łukasz Cieśla, nie my. Był wówczas Jarosław Araszkiewicz, kiedyś piłkarz Lecha i reprezentacji Polski, w ostatnich latach trener scout kolejorza. Araszkiewicz przyznał potem na przesłuchaniu w charakterze świadka, że był figurantem, że nie zna się na spółkach, że BAP Invest powstała, bo tak chciał Wojtala. On jedynie w pośpiechu, czasami na stacji benzynowej, podpisywał dokumenty na prośbę kolegi z boiska, czyli Pawła. Przypomniało mi się, jak Jarosław Araszkiewicz nie potrafił wylosować poprawnie Pucharu Polski. I wydaje mi się, że po prostu rzeczywiście jest trochę nieogarnięty, bo jak przychodzi do ciebie Paweł Wojtala, weź tu na stacji benzynowej, podpisz jakieś dokumenty, to na pewno pierwszą twoją reakcją jest jasne, Paweł? No, ufał swojemu koledze z boiska, byłemu. Natomiast kolega z boiska były prawdopodobnie, oczywiście, według tego, co zawarte w śledztwie Onetu, no, umieścił swojego przyjaciela w charakterze prezesa spółki, która zajmowała się głównie ściąganiem najmu z budynku należącego wcześniej do Office Futura, czyli do pani Barbary i pana Piotra. Tu od razu ściślimy, że pan Paweł Wojtala ustosunkował się do tego w wypowiedzi osobnej, odpowiadając później, że jak skomentuje pan fakt, że pana kolega z boiska, Jarosław Araszkiewicz, był figurantem w pana spółce BAP Invest. I tutaj pan Paweł pięknie mówi, pan Jarosław Araszkiewicz to mój przyjaciel. Wielokrotnie współpracowaliśmy przy różnych projektach. Sugestie, że pan Araszkiewicz był słupem, są nie tylko niegrzeczne, ale i niezgodne z prawdą. Tutaj jest adnotacja. Jarosław Araszkiewicz zeznał, że w spółce był tylko podpisywał dokumenty i robił to na prośbę pana Wojtali, także to jest ten moment, kiedy rzeczywistość, a nawet dawny kolega z boiska nie idą w rękę z twoją wersją wydarzeń. Albo słup to jest takie nieładne słowo. No. Przedstawiciel, taki ten prokurent. Nie no, to są oficjalne stanowiska, ale przecież do takich nie mogłoby dojść, bo pan Paweł Wojtala nie miał żadnych tutaj większych związków. Ale podoba mi się, jak pan Piotr, tutaj zresztą też to moja uwaga na marginesie i za nią jestem w stanie ponieść odpowiedzialność procesową. W wypowiedziach pana Piotra przebija się, że u niego wciąż żywe są zdarzenia sprzed 8 lat. Sposób, w jaki formułuje swoje wypowiedzi, charakteryzuje moim zdaniem ludzi w takiej sytuacji życiowej, jak on obecnie, czyli na wojnie z dzidą, tarczą podczas przemarszu na wielkie starcia.
Zamiast spłacać zobowiązania, a dobra, przeczytam całość, żeby nie było jakiejś manipulacji. Spółka Office Futura, kontrolowana przez moją żonę, miała do spłaty kredyt bankowy. Poza tym poręczyła kiedyś pożyczkę zaciągniętą przez inną naszą firmę. To pan Paweł Wojtala uznaje za sprytny wybieg, że pan Piotr chciał tę spółkę zaszachować w taki sposób, że inna spółka miała tu pożyczkę. Zamiast spłacać zobowiązania, w obliczu egzekucji komorniczej moja żona poleciła w 2018 roku, aby wszyscy najemcy płacili czynsze na nową, nikomu nieznaną spółkę BAP Invest, kontrolowaną przez Pawła Wojtale. Zrobili to, bo w wyrachowany sposób chcieli powiększyć stan swoich portfeli. Oni oboje potrzebowali gotówki. Moja żona na bardzo wystawne życie i kosmetyki, o czym odpowiada w podsłuchanych rozmowach. Z kolei Wojtala miał długi i był ścigany przez komornika. Związek z moją żoną stał się dla niego finansową odskocznią. W obliczu jego długów romans z bogatą kobietą był niczym złapanie Pana Boga za nogi. Mówi pan Piotr dla Łukasza Cieśli w artykule. I wiesz, tutaj można odsiać to wszystko. Można odsiać te żale, można odsiać, że być może rzeczywiście pan Piotr wziął jakąś gigantyczną pożyczkę na spółkę i to jakoś tak rozwodowo, wiadomo, jakiś szachermacher, ale nie można tu odsiać, że Paweł Wojtala wyrzucił swojego kumpla Jarosława Jaraszkiewicza na słupa w jakiejś firmie nowo powstałej, za co twój kumpel z boiska był ciągany później przez prokuraturę na świadka. Więc dziękuję bardzo, tego nie da się obronić. No. Jakby nie bronić, jakby nie maglować, no pan Jarek chyba nie jest zachwycony z tego, co został wmanewrowany. I w te dokumenty, które podpisywał na stacjach benzynowych, to chyba następnym razem wolałby przeczytać. I następnego by już nie... Niech panie Pawle, pan zrobi taki test. Zabierze pana Jarka Araszkiewicza na stację benzynową i przy hot dogu podsunie mu dokumenty do podpisania. Czyli tym razem pan Jarek podpisze, a więc czy pana zaufanie... Wiarygodność jest na tym samym poziomie. Brakuje mi tutaj zdecydowanie tego wątku, że Jarosław Jaraszkiewicz po konsultacji z żoną jednak zrzekł się funkcji prezesa i odstrzedał wszystko, jak leci. Kurczę, no nie fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Nie fajnie, naprawdę. Nie warto w taki sposób aż robić fikcji w papierach. Tu jest jeszcze odnośnie tego, jak Paweł Wojtala ma wpływ na BAP Invest, nie tylko. Syndyk w swoim zawiadomieniu do prokuratury jeszcze z 2020 roku pisał o kolejnej kwestii i zastanawiał go przelew na ponad 80 tysięcy złotych na kolejną firmę byłego piłkarza Wojtala Consulting. No, tak. Wynikało z nich, że chodzi o jakieś usługi budowlane, ale zdaniem syndyka brakowało dokumentów uzasadniających przelewy. Wojtala Consulting. To jest firma, która może być kojarzona z Pawłem Wojtalą. Chciałbym znaleźć coś w tej firmie. Ja konsultuję różne rzeczy. To i owo. Dobre jest taki konsulting, nie? Mhm. Jest dobra branża. Pamiętasz, jak mieliśmy swoją agencję doradztwa piłkarzom w kwestiach marketingowych? Nikt nie skorzystał. Może gdyby Jarosław Araszkiewicz był prezesem, to nam się lepiej wiodło. Ale nam się nie wiodło, niestety. Nie wiem, no też jestem ciekaw. No jest jakiś profil działalności. Posadzkarstwo. Malowanie i szklanie. Może to są te remonty po prostu. Wiesz? Bardzo prawdopodobne. Więc tu też ale to się nie stykają się kwoty wtedy za bardzo. Chyba, że 80 to tylko prowizja, a reszta za podwykonawcą. Ale pan syndyk tłumaczy, BAP Invest miała zyski z czynszów za wynajmowane biura, ale nie płaciła podatków za budynek oraz rat kredytu, do czego zobowiązała się w umowie. No właśnie. I choć spółka dostawała pieniądze, to okazało się, że jej konta są puste. O, i tu jest ta no, czyli nie tylko nie spłacała tego, co zaciągnęła ta wcześniejsza spółka, ale nawet swoich nie płaciła zobowiązań, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, że były pieniądze po prostu wyprowadzane. Ktoś mógłby tak powiedzieć. Remonty. Ktoś mógłby tak powiedzieć, a ktoś inny mógłby powiedzieć, że dzięki temu budynek był bardzo dobrze wyremontowany. Chodziło o łączną kwotę 678 tysięcy złotych. Wykaz przelewów i wypłat z bankomatów pokrywał się z kwotą czynszów, które wcześniej wpływały do spółki Wojtali. Wypłacano je z bankomatów kartą przepisaną do prezesa WZPN, a część pieniędzy była wypłacana bezpośrednio na konto Pawła Wojtali. No muszę powiedzieć, że... Nie są to mistrzowie. Że jednak przesadziłem z tymi okularami, że to okulary już inaczej, że to jednak historia z tym łańcuszkiem u mojego kuzyna, który zdjął łańcuszek i już był dla ratownika nie do rozpoznania podczas zabaw w basenie. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten wątek BAP Invest i Office Futura. To jest chyba jeden z najpoważniejszych wątków i on no, cały czas jest pod lupą. No, będzie trudny do takiego, że nie, to ktoś inny. To nie ja, to tak w ogóle nie wygląda, jak wygląda. Bo nawet zakładając, że część spośród dowodów zostało pozyskanych w sposób dyskusyjny poprzez założenie podsłuchu swojej własnej, wówczas tak. Jeszcze żonie. Nawet jeśli ta firma, rzeczywiście pan Piotr mógł jakąś podpisać
pożyczkę na Office Futura czy coś. Tak, nawet jeśli tam dochodziło do podkładania sobie świń poprzez skłóconych małżonków. Nawet jeśli założymy, że faktycznie pan Paweł Wojtala poprzez firmę Wojtala Consulting po prostu prowadził remonty i tak dalej. No to to wszystko pachnie w bardzo nieładny sposób i zupełnie bym się zdziwił, gdyby te akurat zarzuty były procedowane w kierunku nie umorzenia, tylko raczej ewentualnego no, przyznania jakichś kar za to, co się wydarzyło. Ale nie chcę tego rozstrzygać, bo kim ja jestem? Ale było już przesłuchanie w prokuraturze w tej sprawie i pani Barbara powiedziała, że no, po rozstaniu z mężem dowiedziała się, jakie długi ma spółka, poprosiła swojego kolegę, swojego kolegę Pawła Wojtale o pomoc. Nie chodziło o żadną ucieczkę z majątkiem, w tym przed bankiem, lecz o zapewnienie funkcjonowania spółki, wobec której mąż miał niecne plany. Tak jest cytat z Łukasza. Cieklicili. I też piękne jest, bo też Łukasz rozmawiał o tym samym wątku z panem Pawłem i pan Paweł miał powiedzieć, że przejął budynek, by ratować sytuację, a nie żeby się wzbogacić. Nie doszło do wyprowadzenia majątku, bo remontował, a działał z dobroci serca. Dobroć serca. O tym tak naprawdę jest ta historia. O nieskończonej dobroci serca. Dobroć serca to jest coś, co warto jak mieć. Jak można się przejechać na dobroci serca, prawda? Są jeszcze dwa króciutkie wątki tutaj, a musimy przeciąć. No, nie wiem, czy takie króciutkie, ale tak, dobroć serca. To mnie poruszyło, Kuba. To jest taka uniwersalna tarcza. Zarzuty? Ja przedstawiam dobroć serca. Dobroć serca. I rzeczywiście, gdy dojdziemy tutaj do wątku, w którym no też pan Paweł mówi o pewnych może długach funkcjonowania w trudnej branży paliwowej. Tak bywa w życiu. Dorabiasz się tych długów, funkcjonując w trudnej branży paliwowej. Później jakieś pieniądze wpływają do ciebie, teoretycznie. A mówi, tłumaczysz to wszystko dobrocią serca? Nie wiem, czy to się składa po prostu. Ale zaraz to rozstrzygniemy. Prokuratura nie uwierzyła w wersję wydarzeń. Nie. Przedstawioną przez... Co za niedowiarki. Nim kur zapieje, trzy razy pana Wojtale zaprosić na przesłuchanie. Nie uwierzyła w tę historię o remoncie i dobroci serca według artykułu Kasia Cieśli. Jak to jednak sądy są i procesy są nieczułe na takie, taką emocjonalną walkę, prawda? Bezduszne. Dobrać, bezduszne. Tak? Bezduszność, tak? Bezduszność prawa tu się obiera. Ja rozumiem, że można czasem, nie wiem, coś faktycznie nie dać wiary, jak ktoś mówi, że to jest mój kolega, on jest prezesem, naprawdę, patrzcie, jaką ma plakietkę tutaj. Kolega stoi z plakietką, prezes. Tak, to ja jestem prezesem. Nie znam się na spółkach, ale jestem. No ale że nie dać wiary w dobroć serca? Gdzie są granice? Gdzie są granice tej nowoczesności, gdzie zupełnie nie patrzymy na uczucia? Nie jest tak. Budynek na Poznańskim Piątkowie, dobroć serca, natomiast długi. Długi. To jest interesujący wątek. O tyle, że trochę nam się nie zgrywa z tym wizerunkiem, który Paweł Wojtala miał wcześniej. Bo pomijając wszystkie te rzeczy, które mówiliśmy już, że nie był w SB, nie dosłużył stopnia majora w SB i nie miał brązowej marynarki ani jednej, tylko zawsze granatową i potrafił tak wypuścić koszulę tak z mankietu, że to wyglądało elegancko, a nie tak jakby był z fryzjerem na kurwiorzu. To te zalety wszystkie, to była też zaleta, że wygląda jak człowiek biznesu. Nie, nikt mu tam w portfel nie patrzy, ale wygląda jak człowiek biznesu. Na pewno ma sukcesy, prowadzi firmy, spółki, zna się na tym wszystkim. Natomiast, no podobno, plany stworzenia firmy buchmacherskiej pojawiły się w sytuacji, kiedy Paweł Wojtala był zadłużony. Tak, spotkanie z Pawłem Wojtalą, Łukasz Cieśla pyta, czy chcąc wyjść ze swoich długów, bo był ścigany przez komornika za około 170 tysięcy złotych, to jest jakaś wiedza tajemna, którą Paweł odkrył. W sumie dziwię się, Łukasz, dziwię się, że dopiero w sumie Łukasz to wyjął, prawda? Zaczął snuć plany stworzenia firmy buchmacherskiej. Paweł Wojtala powiedział, że miał w przeszłości długi wynikające z prowadzenia firmy w niełatwej branży paliwowej. I tu jest absolutny klasyk, czy chciałbyś go przeczytać? Był nawet wzywany do CBA w charakterze świadka. Tłumaczył, że ktoś jemu nie zapłacił, a on nie zapłacił komuś. Tak bywa w życiu. No tak bywa. No naprawdę, no, każdy mógłby tutaj zrzucić kamień, no, ale nie ja. Ja doskonale wiem, że czasem tak jest. No. Ktoś jemu nie zapłacił, on nie zapłacił komuś. Tak bywa w życiu. Teraz jest Górnik Zabrze.
nie płacący piłkarzom. Po co oni tam się tłumaczą z tego? Trzeba było wziąć przykład z prezesa WZPL, no i powiedzieć, ktoś nam nie zapłacił. My nie zapłaciliśmy komuś. Tak bywa w życiu. Każdy zrozumie, tak bywa w życiu. I tak samo Jarosław Królewski. Po co mu ta krucjata na Twitterze? Ktoś jemu nie zapłacił, on komuś nie zapłacił. Tak bywa w życiu. Żałuję bardzo, bo przy Wiśle Kraków jest Jarosław Królewski, ale przy Górniku po prostu nie ma prezesa. To jest wypowiedź skrona pod prezesa. Ale no nie ma, nie ma. No nie ma kto, nie ma kto. Tak to by prezes wyszedł, powiedział, że nam GE nie zapłaciło, my nie zapłacimy piłkarzom. No, tak bywa w życiu. Kuba, czy uważasz, że ten dług ścigany przez komornika, czy te łącznie 15 słów wyjaśnia sprawę dla opinii publicznej? Ja jestem usatysfakcjonowany. Wszystkie wątki, dlaczego, co, jak, co dokładnie w niełatwej branży paliwowej. Co jest niełatwego w branży paliwowej? To prawda, kiedy? Czy to wszystko wyjaśnia, że jak on się zapłaciłem, ktoś mi, tak w życiu bywa. Znaczy, moim zdaniem... Ja cieszę się tym podejściem, tym szczegółem. Szczegół buduje wiarygodność. Moim zdaniem, generalnie, każdy, kto wie, jak bywa w życiu, to zrozumie. Tak, tak, tak. A że wszyscy żyjemy, no poza tymi, którzy już umarli, to ci, co żyją, to powiedzą... To jest istotne rozróżnienie. Tak? Ja wiem, jak bywa w życiu, bo mam życie, więc wiem, jak bywa w życiu. No żyję, okay. Więc jeśli żyjesz, musisz się zgodzić z Pawłem Wojtalą, tak. Bo tak bywa w życiu. Być może ci umarli by się z nim nie zgodzili, ale ci, co żyją... Ja tak nie słyszałem, żeby jakikolwiek umarły się... Nie zgodził z panem Pawą. Król Artas co najwyżej, ale on jest fikcyjny, więc też to utrudnia. Jest umarły i wypowiada się, ale jest fikcyjny. No tak, no to klasyk absolutny, jeśli chodzi o to, jak tłumaczyć różne epizody z przeszłości. Tak bywa w życiu. Zapamiętam to sobie. Możliwe nawet, że wytatuję gdzieś. Jeszcze nie znalazłem odpowiedniego miejsca, ale nie jest to wykluczone. Natomiast uroczy jest co innego w kwestii zadłużenia. Że pan Paweł Wojtala wypomina, że pan Piotr to też ma długi. I tutaj też tak, konkretny fragment. Choć Wojtala sam miał długi i był ścigany przez komornika, w pewnym momencie zaczął wyciągać Piotrowi, że miał w przeszłości wyrok za niepłacenie podatków. Były piłkarz bardzo się dziwił, jak można nie regulować swoich zobowiązań finansowych. Ale fajnie, ja wyobrażam sobie takiego oburzonego, wściekłego Pawła Wojtalę. No jak tak można nie płacić? Że co, potem komornik ścigał? Chyba, że jesteś w niełatwej branży paliwowej. Kto? No jak, chcesz być poważnym człowiekiem, masz komornika? No ale myślę, że pan Piotr nie działał w niełatwej branży paliwowej. Ja, wiesz co, naprawdę, odkąd przeczytałem ten artykuł, chciałbym jednak rozwinąć, co znaczy niełatwa branża paliwowa, bo... Wyobrażam sobie przynajmniej film sensacyjny. No. Ta niełatwa branża paliwowa może się wydać naprawdę niełatwa. Jestem ciekaw, jaka była dokładnie rola Pawła Wojtali w tej niełatwej branży paliwowej. No, zaciągał zobowiązania na pewno, których następnie nie regulował, pod uwagę, jak to wygląda w kwestii komornika. Ale no, jestem oczarowany, ale, absolutnie. Tak, ale zobacz, że trzeba mieć dobroci serca, że mając pewne zobowiązania finansowe wynikające z funkcjonowania kiedyś w niełatwej branży paliwowej, gdy pojawia się sytuacja, gdzie są ewentualnie jakieś pieniądze potencjalne do wyjęcia z jakiejś spółki, ty z dobroci serca pomagasz całkowicie bezinteresownie. Tak. To trzeba docenić. Wszystko naprawdę, jak to się mówiło kiedyś, ganzegal. Ganzegal. No, nawet do dzisiaj niektórzy tak mówią. Tak. Ale masz... Na zicher zakręcone. Mnie się to podoba z tego względu, że wiesz, pewne zdarzenia z przeszłości mogłyby nadszarpnąć jakby twój kręgosłup moralny. Że coś się wydarzyło, w czymś uczestniczyłeś, tak często jest na filmach takich, no, na dramatach obyczajowych, że wydarzenia, które cię otaczają, no, nie pozostają bez śladu na twojej psychice. Że trudno jest ci potem patrzeć na świat dokładnie w taki sam sposób, jak patrzyłeś wcześniej. A Paweł Wojtala, mimo że był w niełatwej branży paliwowej, to wciąż ma na tyle silny kręgosłup moralny, tak. Że nie może zrozumieć, że ktoś zaciąga zobowiązania i nie płaci. To jest to właśnie. Pozostajesz jakby... Pozostajesz sobą. Z sobą. Bardzo się dziwisz, jak można nie regulować. Zdaje się, że jak już omówiliśmy Jarosława Reszkiewicza, jeszcze Piotr Hajtuk. A tak. Był prezesem spółki odpowiedzialnej za budynek, rzeczony budynek, i zeznawał, że w siedzibie spółki, której jest prezesem, nigdy nie był. Nawet nie potrafi wskazać, gdzie ona się znajduje.
Pan Piotr Hajduk może sobie przybić piątkę. Ja, to jest jakaś taka też uniwersalna lekcja, że poza tym, że tak to w życiu bywa, jak ktoś się nie płaci, ty nie płacisz, warto rozważyć, czy podpisywać podsunięte przez znajomego dokumenty na stacji benzynowej bez ich gruntownego przeanalizowania. Moim zdaniem z tego może płynąć wniosek, że warto czytać. Podoba mi się w Łukasza, bo tutaj też trzeba oddać, że Łukasz część odpowiedzi Pawła Wojtali referuje w artykule i robi to dlatego, że w formie, w której Paweł Wojtala miał te wypowiedzi zautoryzować, no nie wyraził na to zgody. Powiedział, że ta dwugodzinna rozmowa to było spotkanie takie konsultacyjne, wstępne, że trudno stamtąd wypowiedzi cytować w artykule. Więc troszkę inaczej brzmi odpowiedź zautoryzowana na dole na temat na to pytanie, a trochę inaczej zreferowana przez Łukasza. I zacytuję tą, którą referuje Łukasz, bo to on bierze za to odpowiedzialność przede wszystkim, a poza tym brzmi to o wiele lepiej. Czy Araszkiewicz i Hajduk stali się słupami prezesa Wojtali? Działacz sportowy zapewniał nas, że prawa nie złamał. To jest dobre. Czy oni się stali słupami? Prawa nie złamałem. Jak już musisz sięgać po prawa nie złamałem, to istnieje szansa, że próbowałeś sprawdzić ich konstrukcję. Na ile jest twarde. Badałeś. Tak? Wygina się. W czynie społecznym badałeś rzetelność konstrukcji. Tłumaczył, że chciał pomóc swojej znajomej, z którą od kilku znajomej. Lat... Dlaczego oni się obawiają tego słowa? Ale daj mówi, z którą od kilku lat faktycznie jest związek. Przepraszam, to przepraszam. Żałował, że w to wszystko wszedł, powinien stanąć z boku, nie angażować się w finansowe rozliczania między rozwodzącymi się małżonkami. Dodał, że kierował się chęcią pomocy Barbarze, zagrożonej przez agresywnego i nieobliczalnego męża. Skarżył się, że mąż partnerki od kilku lat zatruwa im życie, ma obsesję, składa mnóstwo doniesień. A niedawno na ślubie córki Wojtali rozrzucił szkalujące ulotki. To jest ten wątek, do którego się przejść? Śmiało, śmiało. Otóż i tutaj pojawia się, bo od początku staraliśmy się to tak trochę delikatnie zaznaczyć. To jest naprawdę jakiś film Netflixa z tymi ulotkami jeszcze. Że trudno znaleźć w tej całej historii postacie jednoznacznie pozytywne. Tak bym to określił. Bo... Pan syndyk. A tak, pan syndyk wydaje się być w porządku. Chociaż jest znajomym pana Piotra podobno. Tak mówi pan Paweł. Faktycznie. Piotr rozrzucił ulotki przed ślubem córki Wojtali. Odbył się w podpoznańskim pałacu, z którego on wyprowadził się w 2017 roku i w którym wkrótce zastąpił go Paweł Wojtala. Jaka była treść tych ulotek? I pan Piotr tłumaczy. Na tych ulotkach napisałem prawdę, że pałac, z którego musiałem się wyprowadzić i gdzie mieszka moja żona z Wojtalą, został zabezpieczony przez prokuraturę na kwotę prawie 7 milionów złotych za zarzucone im przestępstwa. Zabolało mnie to, że w naszym rodzinnym majątku Wojtala urządził swojej córce imprezę i od miesięcy lansuje się na pałacu, do którego nie dołożył złotówki. Ten człowiek nie ma za grosz poczucia wstydu. To jest sukcesja. Albo inny Yellowstone. Ja jestem... Te ulotki. Jestem zaszokowany, ale... trudno. Jest rozmach. Trudno użyć takiego słowa, że się cieszę, ale tak wydaje mi się, że dobrze jest być w naszej sytuacji, że blok, dwa pokoje, tak. Tam ci bogatsi trzy. No trudno tutaj napisać sukcesję. Cokolwiek się zdarzy w przyszłości, no trudno napisać. A widzisz, jak masz już pałacyk, masz już ten, masz pieniądze na detektywa, podsłuchy, no to się wszystko wikła, komplikuje. To już nie jest takie proste. Jeszcze dochodzi niełatwa branża paliwowa, a w niełatwej branży paliwowej wiadomo jak jest. Jak już zaczynasz tak zbierać tego typu kwestie, jak niełatwa branża paliwowa i że ktoś może o tobie powiedzieć, pałac, w którym mieszka moja żona z Wojtalą. To może się zaczęło tego zbierać za dużo wszystkiego. Taka kula śniegowa, którą już trudno utrzymać. Więc wiesz. No, jest jeszcze wątek. Według stenogramów pana Piotra, co do których mogą być zmanipulowane, ale w artykule pada takie hasło, że pan Paweł szukał zaufanego syndyka. Tak, bo ten syndyk mu nie odpowiadał. Ten syndyk mu nie pasował. Nie wiem, czy to tak działa, że jak ci syndyk nie pasuje, to szukasz bardziej zaufanego. Czy to jest trochę na zasadzie szukania osoby, która na przykład pomaluje ci ściany w salonie, bo ty się na tym nie znasz i nie pasuje ci, jak ten maluje, to mógłby ktoś inny. Nie jestem pewny, że to się w ten sposób odbywa i że jak syndyk pracuje, to jest usterka zakładana i tam gość komentuje, jak on pracuje. To jest swoją drogą urocze, bo tutaj mamy bardzo wyraźnie zaznaczone te linie, takie, gdzie jak jest detektyw, który sobie te flagi, znaczy te zdjęcia rozrysowuje i potem tam gumkami, recepturkami połączenia wysnuwa. Bo tu obie strony w ten sposób działają. Bo z jednej strony jest znajomy syndyk, a z drugiej strony jest księgowa, który, znaczy gdzieś pan, który prowadzi księgowość, który był znajomym brata
i że znajomy brata, że średnio pani Barbara mogła go pytać wprost o pewne rzeczy, no bo głupio było znajomego brata zapytać, czy mój kochanek może założyć firmę bukmacherską, będąc w związku. W związku wielkopolskim, bo w związku też z panią Barbarą. Więc tutaj dużo, dużo się uwikłało, bardzo rzeczy, dlatego że mamy dalej. I to też jest fragment. Ten syndyk? Nie, chodzi mi bo o... Bo ten syndyk, ja chciałem tylko powiedzieć, że pan syndyk jest w rozmowie z panem Łukaszem Cieślem, mówi, ja nie jestem znajomym, tylko mnie niezależny sąd wyznaczył do tej sprawy. Tak. I moim zdaniem to dosyć wiarygodne, szczególnie, że pan syndyk mówi, ja znam takich, którzy są ze mnie zadowoleni, na przykład banki, w których imieniu proceduje, jest niezależny sąd, też jest zadowolony, więc nie wiem, czy niezadowolenie pana Pawła Wojtali jest tutaj najbardziej kluczowe. Tak, ale na swoją obronę BAP Invest, szeroko rozumiane, ma również prywatną opinię z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego. Super. Chcę złożyć do akt sprawy, który jest oskarżonym. Z opinii wynika, że działania, w tym przejęcie najemców z biura na Poznańskim Bankowie, miały na celu ratowanie spółki i BAP Invest dobrze zarządzał nieruchomością. Z tej prywatnej opinii powstaje na zlecenie Wojtali wynika również, że akt oskarżenia jest przedwczesny. I tu jest dalej Łukasz Cieśla. Dodajmy, czego Wojtala już publicznie nie mówi, że autorem opinii jest specjalista od finansów, współpracujący z poznańską kancelarią prawną, która obsługuje Barbarę, czyli partnerkę Wojtali. A wspomnianą kancelarię prowadzi z kolei adwokat Jacek Masiota, kolejna osoba związana ze światem piłki nożnej. Bardzo niezależna opinia. W przeszłości członek zarządu. Super, ja też jak mam jakiś ten, jak to proszę swoich znajomych, że wypisali mi pozytywne opinie i wtedy wszystko jest spoko. Ale patrz, jak tutaj ewidentnie ryba psuje się od głowy, bo my tego tematu nie dotykaliśmy, bo się na nim nie znamy. No. Ale generalnie ja już dawno zauważyłem, że w kwestiach prawnych wszystkich mam pana profesora, który mi mówi, że nie, no jest dokładnie tak, jest 100%, że jest A. A potem jest drugi pan profesor, który mi nie wiem, tamten pierdoli kocopały i dostał wykształcenie chyba, nie wiem, gdzie znalazł w chipsach, jest B. I oni się kłócą. I ty, jak jesteś szarakiem, takim jak ja, to nie jesteś w stanie przyznać racji któremuś z tych. I tutaj jedyne, co ratuje pana syndyka, to jest to, że on faktycznie jest wyznaczony przez niezależny sąd. A tę opinię, którą zamówił pan Wojtala, to wyznaczył pan Wojtala. Wyznaczył pan Wojtala, nie niezależny sąd, to prawda. Pan Wojtala wyznaczył wśród znajomych pana Wojtali i pani Basi. Tak. I się okazało, że nie wiem, czy to jest najbardziej wiarygodna rzecz, którą sąd będzie chciał zamieścić w aktach. Ale to dobrze brzmi. Rzeczywiście budowanie jakiejś narracji. Tak. Gdyby nie Łukasz Cieśla, który prześwietlił spółkę, która wystawiła, to też nie jest jakieś najtrudniejsze do prześwietlenia. I znowu to jest taki, wiesz, ruch, gdzie zastanawiasz się, czy za tym stoją geniusze, że a, to może poproszę znajomego, żeby wyznaczył mi opinię na temat mojej spółki. I że nikt się nie domyśli, że to chodzi o znajomego i że wtedy nie budujesz już sobie dobrego wizerunku? Serial straszny. Serial niesamowity. To, co się tu w ogóle dzieje i wyczynia. Jest jeszcze fragment o panu Piotrze, który też ma inne problemy. On tu stalił, że ma znacznie poważniejszą sprawę karną. Prokuratura zarzuca mu popełnienie przestępstw gospodarczych na setki tysięcy złotych, w tym wyłudzenie dotacji z jednej z państwowych agencji. I pan Piotr się ustosunkowuje do tych zarzutów. To po raz kolejny wracamy do tego, że tak jak w dobrym serialu, nie ma takich postaci jednoznacznie pozytywnych, jednoznacznie negatywnych. Wojtala się ośmiesza, wyciągając haki na mnie. Onet dotarł do tego, że pan Piotr ma bardzo ważną sprawę. Co moje sprawy mają wspólnego z tym, że będąc znanym działaczem i osobą publiczną, chciał zajmować się bukmacherką i został oskarżony o przestępstwa gospodarcze? Ja mam czystą kartę karną. Prokuratura faktycznie postawiła mi zarzuty, ale uważam, że są one nieporozumieniem. Też tutaj nie chodzi nam w ogóle, że nikt tu nie będzie stawał po stronie pana Piotra. Po prostu dowiedzieliśmy się o nowej twarzy Pawła Wojtali. A to, jaką twarz ma pan Piotr, nie ma znaczenia. Tak? Mnie to kompletnie nie interesuje. To nie ma znaczenia dla polskiej piłki, a nowe światło na Pawła Wojtale ma znaczenie dla polskiej piłki. Zwłaszcza, że trzeba teraz tak naprawdę powrócić do tego, co się działo chwilę przed publikacją Łukasza Cieśli. Bo sprawa Pawła Wojtali tak naprawdę nie wybrzmiała w takim stopniu, jak powinna wybrzmieć, moim zdaniem, dlatego że Paweł Wojtala wyprowadził trochę uderzenie wyprzedzające poprzez swój wywiad dla Interi, gdzie zwierzył się, że od kilku lat, od 6 lat bodajże, nęka go stalker. I w tym wywiadzie dla Interi Paweł Wojtala, jeszcze przed tym, jak wszystko nam Łukasz Cieśla zgrabnie wyjaśnił, no mówił o tym, że wysyła donosy wszędzie, do prezydenta Dudy napisał, do Gianniego Infantino, że mnie chce zaszczuć, że mi zatruwa życie, że nas śledzi, że detektywów wynajmniej i tak dalej. I w tej wersji Paweł Wojtali
został przedstawiony ten wątek bardzo jednowymiarowo, że po prostu ktoś ich nęka. Jakiś gość się wziął, przypałętał, jakiś rozżalony były mąż i tutaj stara się narobić koło pióra. Pan Paweł nie pozwoli, żeby jej rodzinie się tak... Ale pan Paweł Wojtala nie wspomina w tamtym wywiadzie w trudnej branży, panie Mamonie. I nie wspomina też w tamtym wywiadzie o tym, że Jarosław Waraszkiewicz wcale nie był super. Po prostu na statek benzynowych nie złamał prawa. Miał swoje biuro. Wyznaczając... podpisując z Jarosławem Areszkiewiczem dokumenty na stacji benzynowej, nie złamano prawa. Więc sprytne było to uderzenie wyprzedzające, ale sprytne. Paweł Wojtala zapomniał na parę sekund, że wszystko zawsze wyjdzie. Oczywiście. Tak. No i wyszło. Wyszło. Sam jestem ciekawy, jaki będzie miał dalszy ciąg ten cały... No, też Łukasz Kieśla. Pozwolisz sobie mówić Łuki. Tak, ty teraz już jesteś naszym znajomym, takim Łuki. Dobrym. Chciałem powiedzieć, Łuki że... Olkowicz. Łuki... Dawno cię nie było. Łukasz Cieśla, nie no, przepraszam, Łukaszu, nie znamy się. Łukasz Cieśla słusznie zauważył, że jakoś pan Paweł nie założył wcześniej sprawy o Starki. Czy coś podobnego. Że skoro teraz tak się ubyło, dlaczego wcześniej tego nie założył? Dlaczego nie działał? Jeśli to jest tak jednowymiarowa sprawa, dotycząca wyłącznie prywatnych spraw, to dlaczego sam tego nie robił wcześniej? Dlaczego do końca argumentował, żeby tego artykułu nie pisać, jeśli jest przekonany o swojej niewinności. No. Pan argumentuje, że no bo to się przylepi i już nie będzie. No nie, jeśli oczyścisz swoje imię, no to nie. To myślę, że wciąż wszystkie karty są rozdane. Pewne rzeczy były też i wokół Zbigniewa Bońka w przeszłości i wokół Cezarego Kuleszy, natomiast one zostały rozstrzygnięte w taki, a nie inny sposób. Nie mówię już, ile było spraw wokół Michała Listkiewicza. Stołek prezesa PZPN naprawdę nie wymaga krystalicznej czystości. Jak nie byłeś w SB, to już dobrze. To już dobrze. Więc to nie jest tak, że to zamyka jakąś karierę w PZPN, że taka sprawa się szczególnie, jeśli wyjdzie po pana myśli. Więc jeśli chciał pan utopić ten artykuł w zanadrzu, no to widać, czy na pewno jest pan przekonany, że to jest tak jednostronna sprawa? Czy może jednak to, że prokuratura i pan syndyk robią swoją robotę i na razie nie wygląda tak jednostronnie, jednak pana też, to jednak może ta sprawa nie jest taka tylko zero-jedynkowa. Mnie na rzecz bardzo frakuje. No. Kto sprząta w pałacach? Są bardzo duże. Są. Tak, wydaje mi się to skrajnie praktyczne, posiadanie pałacu. Nie no, tak, po co pałac? Że masz tyle izb. No już nie masz pokoju. Pokój to jest w bloku. Masz tam tyle izb i każdą, nie wiem, podkurzać raz na jakiś czas, zetrzeć kurze raz na jakiś czas. Praktycznie nic nie robisz, tylko łazisz z motem. Wiesz, co robi osoba, która mieszka w pałacu? Zakłada spółki? Nie trzyma gardy z pokory. A, tak, tak, tak. Moim zdaniem tego tu brakło. Trzymania gardy z pokory. No, to fajnie brzmi tak, odsiewając wszystko, że zajął miejsce pana Piotra w pałacu. W pałacu, w którym mieszka moja żona z Wojtalą. Jeszcze tam brakuje naprawdę, że zajął moje miejsce w tym pałacu. Również w sypialni. Bardzo smutna historia. Smutna, niewesoła historia. Być jest to odpowiedź środowiska. Moim zdaniem, wiesz co się stało? Futbolowi bogowie... Zwrócili się? Nie. Zostali zaskoczeni przez lekkoatletycznych bogów. A. Historią o pani Swobodzie. O drifterze, jak się nazywał? Kielanie? Kiela. I o tym biegaczu drugim. Tam było tyle dziwnych opowieści, że futbol wybogał tego, tak, cholera jasna. No 1-0 dla nich. Nie spodziewaliśmy się tego ataku. Musieli coś wysmażyć, jakąś odpowiedź. Mamy remis. No. Mamy remis dla naszych bóstw złośliwych, dziwnych, których nie chcielibyśmy poznać i raczej nie chcielibyśmy z nimi spędzać czasu, ale one są nasze i one znowu dowiozły. To jest skuteczna odpowiedź, bo jeszcze te ulotki. To wszystko, że to jest zanurzone w tej obyczajowej strefie. To jest niesamowita historia. Nie rozumiem, niesamowite. Bo tutaj nie dokończyłem tego wątku. Wydaje mi się, że też dlatego ten artykuł Łukasza nie odbył się takim echem, jak powinien, moim zdaniem, w środowisku piłkarskim, bo część osób zawierzyła, że to Stalker. Że artykuł oparty na tym, co Stalker sobie wymyślił w swojej głowie, no to nie do końca możemy Pawła Wojtale o to oskarżać, ale to nie jest tak, że tylko pan Piotr. Może po prostu, wiesz co, gdyby to napisał Szymon Jadczak, to też ma większe zasięgi. A Łukasz, choć jest bardzo dobrym dziennikarzem, jeszcze nie ma takiej reputacji. Może to tylko też z tego wynika, że Łukasz Cieśla nie jest postacią, która jest szeroko kojarzona w środowisku piłkarskim samym. Prawda? Tak, choć ja jednocześnie... Ogólnie się zajmuję sprawami śledczymi, ale nie w środowisku piłkarskim, tak jak
w pewnym sensie Szymon już sobie wyrobił tutaj tą markę. I przez to w środowisku piłkarskim nie odbyło się większe mecha, moim zdaniem. Tylko dlatego. Może masz rację, natomiast ja mimo wszystko wyprzedzające uderzenie, wywiad w Interii, raz, dwa, nie był SB, trzy, jest sympatyczny, wszyscy go lubią. No już nie. Wyprzedzające uderzenie też zostało odbite w artykule Łukasza Cieśli, pokazane jako bardzo... Powierzchowne spojrzenie na sprawę. Jako tanie dosyć, tani ruch. Więc... No, nie, to fakt. A dalszy ciąg jest o tyle interesujący, że Paweł Wojtala nie znika ze środowiska piłkarskiego. No nie, bo nie ma żadnych wyroków. Ja też nic nie wyrokuję, ja nie chcę żadnych procesów. Tak. Ja tylko czytałem artykuł. Jest baronem cały czas i cały czas podejrzewam ma ambicje sięgające fotela prezesa. Fotel prezesa niedługo prawdopodobnie będzie wolny, bo jak nie awansujemy na euro, wszyscy mówią wprost, że mimo, że nie powinien być uzależniony od wyników sportowych, to jest. I w dużym sensie, tak. w dużym skrócie może tak się to... O kulesze gramy. Że gramy o kulesze. O tu piłkarze pewnie będą się zabijać. No rady. Mają też swoje stawki. Tak, to prawda. Marzenia zwłaszcza. To duże. To najgorzej, że twoje marzenia jednocześnie wiążą się z tym, że kulesze zostanie. Jak to się ciekawie wikła. Tak, kurczę, chciałbym spełnić swoje marzenie, ale chciałbym też zmiany na fotelu prezesa. A dlaczego piłkarze mogą tego chcieć? To też mówimy. A tak, dokładnie. No więc ten dalszy ciąg będzie bardzo ciekawy. Tutaj Łukasz Cieśla jeszcze wskazuje, że jeśli Paweł Wojtala faktycznie ten stalking i tak dalej, że przeważył, bo Paweł Wojtala utrzymuje, że przeważyło to, że te ulotki na ślubie córki, ale ślub córki był już ładny. Do tego się jakoś ustosunkował, wiesz? Akurat Paweł Wojtala. Że zwlekał parę miesięcy z tym? Tak. To jak to znajdziesz, to możesz powiedzieć. Ja z kolei tylko podsumuję, że jest mi smutno, bo zaczęło się naprawdę wesoło. Od mefedrony, ekstazy i kryształów. A skończyło się bardzo głęboko rozgrzebaną obyczajówką, czego nikt nie lubi robić, bo w sumie grzebanie w tego typu rzeczach nie jest przyjemne, na pewno. No, niestety tu nie chodzi wyłącznie o obyczajówkę, ona jest jakąś taką, takim lukrem tego wszystkiego. No pan Paweł akurat o to, że dlaczego nie zareagował tyle czasu, dotyczyło reakcji prawnej, niemedialnej. Potwierdza to poprzednie pytanie, które brzmiało, dlaczego do tej pory nie złożył pan zawiadomienia o stalkingu. Również w mojej odpowiedzi nie ma ani jednego słowa o tym, że wspomniana sytuacja była motywem udzielenia wywiadu. To jedynie pana interpretacja. No, więc tak się zabezpieczamy przed oczywiście powiedzeniem słowa nieprawdy. Tak. Zobaczymy, co los wskaże. Czy los wskaże prawdę, czy los wskaże nieprawdę? Ja nie wiem. Pamiętajmy, że nawet jeśli coś by się wydarzyło, branża paliwowa jest niełatwa. Stawia ślady. Stawialiśmy już przy Bartku Salomonie też znaki zapytania, prawda? Tu wydaje mi się, że one są... Sytuacja jest trochę bardziej złożona i trochę trudniejsza, żeby ktoś w końcu uznał, że nie, to z tej branży paliwowej to jednak nic. Tak, wydaje się to bardziej skomplikowane, także... No. Tak. Dobra, tyle o panu Pawle, chyba. I pani Basi. I pan Piotrze. Tak, nie zapomnę. I o ulotkach rozrzucanych na studiach. I o mefedronie. Powiedzmy to ostatnio. Nie, mefedron jeszcze będzie. Trudne branże paliwowe. Nie wiem, już o Krakowie było tydzień temu. A, no tak. Co jakiś czas w każdym odcinku będzie mefedron? Co to jest z tą polską piłką? Leitmotiv, polska piłka. Ale podoba mi się też tutaj w komentarzach, że ktoś zauważył, że dobrze, że ja słucham tego problemu, to jestem w temacie. Mówię, że wszystkiego bym się w polskiej piłce spodziewał, ale nie mefedronu, no, bądźmy poważni. Co jeszcze masz? W życiu tak bywa. Tak w życiu bywa. W życiu tak bywa, także lekcje uniwersalne, życiowe, to powiedzieliśmy. Mądre. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Ale pan Paweł Wójtalan jest jedynym baronem PZPN-u. Jest też innych paru. Wiesz co, wcześniej, jakbyśmy rozmawiali o tym ze 3 miesiące temu, to niewykluczone, że postawiłbym pana Pawła, pana Bartnika z LZPN-u, z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, na dwóch osobnych biegunach. Teraz oczywiście nie ma żadnych wyroków, nie ma żadnych procesów, ale tak od strony czysto wizerunkowej, jak tak sobie to badam, to nie chciałbym obrażać pana Bartnika. No to prawda, bo pan Bartnik zresztą bardzo fajnie, przekonująco się tłumaczy. Szukacie afery, rozgrzebujecie sprawę sprzed lat. Znaczy, no nie ma jakiejś takiej, wiesz, konkretnej, dużej afery, która się właśnie zdarzyła panu Bartnikowi, tylko jest analizowany ogólnie rządy pana Bartnika. No ale wiesz, mają pewne luki. Nie pracował w niełatwej branży paliwowej, to też trochę inaczej. To, tak, to mu pomaga. Janek Mazurek. Rozpisał tak naprawdę charakter rządów pana Bartnika w Lubelskim Związku Piłki Nożnej. Ten niespełna chyba 70-letni działacz z Lubelszczyzny
kilkukrotnie już gościł na łamach naszego programu. Podoba mi się. Czy my na łamach nie, bo my przecież nie mamy szpalty, łam i tak dalej, tylko sobie gadamy. Tak. W tle naszego programu. Cześć, był bohaterem naszego. Był bohaterem, rozmów. Tak. Znajdował się jako. Janek Mazurek używa bardzo takiego barwnego określenia w pewnym momencie. Czym zajmuje się pan Bartek? Wygrywaniem wyborów. No i no, a czy nie taka jest rola barona w PZPN-ie? Znaczy, od ponad dekady zajmuje się głównie wygrywaniem kolejnych wyborów w LZPN. W kampaniach przedwyborczych unika jakiejkolwiek rozmowy o piłce nożnej, czy nawet reformach mogących usprawnić działań w związku. No. Ciekawe sformułowanie, podoba mi się. Działacz, który zajmuje się głównie wygrywaniem wyborów. Spoko. Tak, natomiast nie był w SB, pamiętajmy. Nie był w SB. Jego poprzednik był. Jego poprzednik, pan Rapa, Marian Rapa. Powiem ci, taki, no jest pewien zestaw takich stereotypów krążących wokół baranów. Pan Marian Rapa zbiera wszystkich. No, do kolekcji. Był w SB. Był w SB. W czasach korupcyjnych był wielkim zwolennikiem najbardziej umoczonego i wręcz ikonicznego sędziego, pana Kowalczyka, który sędziował Amika Aluminium Koń. Pan Rapa, top. Tak. Świetny, świetny sędzia ogólnopolski. Od nas właśnie, pan Kowalczyk. Czasy korupcyjne w Górniku Łęczna? Gdy przyszło podsumować kadencję, dobry przekaz leci z naszego regionu. Fajnie działamy, jest rozwój. Zero słów o jakiejkolwiek korupcji w Górniku Łęczna. Oczywiście też drobny nepotyzm, czyli córka zajmująca jakieś tam stanowisko w sędziowaniu. Bardzo wszystko fajnie. Podoba mi się też to określenie, które tutaj Janek Mazurek wyłuszczył. Zaznaczył z całą stanowczością, że w jego wydziale nie werbowano agentów na podstawie kompromitujących materiałów. Szanujący się oficer kontrwywiadu nie powinien zlecać zadań swojemu źródłu podczas rozmów towarzyskich. Padło z ust starego SBK. Majora. Jednak co major, to major. Szanujący się oficer. Ale dobrze, żebyśmy pana Rapy tutaj nie rozkminiali za bardzo. Wyróżniony na stulecie. Tak. Na sztandarach. Pan Zbigniew Bartnik został określony jako stronnik pana Rapy i w sumie jego taki sukcesor. Właśnie LZPN ma taką opinię dość betonowego związku. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Czyżby dlatego, że pan Rapa był przez 100 lat, a przez następne 100 lat jest pan Bartnik namaszczony niemalże przez pana Rapę? I jak tylko pojawi się jakiś kontrkandydat, to później jest usuwany ze struktury i w zasadzie rzucane są mu wszelkie kłody pod nogi? Chyba nie. Ktoś by myślał, że zrobił coś takiego, że na przykład mścił się na kontrkandydacie, rzucając mu kłody pod nogi i wykreślając go z listy obserwatorów? Obserwatorów chyba. Tak, jest pan kontrkandydat Głowacki w poprzednich wyborach, tak? Pan Andrzej zebrał 22 głosy przy 95 głosach dla pana Bartnika. Co się z nim stało, jak przegrał te wybory? Nic dobrego. Ale pan Bartnik został to zapytany przez Janka Mazurka. No i wyjaśnił, dlaczego pan Głowacki po przegranych wyborach, gdzie był kontrkandydatem, przestał funkcjonować w strukturach LZPN w taki intensywny sposób, jak funkcjonował wcześniej. Czy wyłapałeś to? No, możesz mnie z tym zapoznać. Jeśli ktoś gryzie karmiącą rękę, no tak. No to jasne. No wiadomo, że ty, jeśli startujesz w wyborach z innym programem niż urzędujący od lat prezes, to gryziesz karmiącą rękę. No przecież to nie jest jakaś demokracja, że masz jakiś inny projekt, inny pomysł, przegrywasz i dalej możesz pomagać związkowi, tylko gryziesz karmiącą rękę. No właśnie, to mnie trochę irytuje, bo podobnie było z panem Mateniko, jeśli dobrze pamiętam, na zachodnim Pomorzu, czyli takim naszym dzikim zachodzie, bo tam pan prezes Jan Bednarek, wieloletni, bardzo mocno ulokowany w fotelach, na których zasiadał. To nie był jeden fotel tak naprawdę, bo tam przecież ta kariera była bardzo błyskotliwa działacza. Do tego jeszcze te wszystkie rzeczy, które łączyły Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, między innymi z rodziną prezesa Zbigniewa Bońka, z firmą Mikrotel, z różnymi agencjami eventowymi, które organizowały różnego rodzaju wydarzenia po cenach rynkowych, mniej rynkowych, to już nie mnie oceniać, tylko prokuraturze. Która wkroczyła do siedzib. Zobacz, tam trochę spraw, które pasują tyleż do piłki, co do trudnej branży paliwowej. Więc tam ta sytuacja wyglądała. Natomiast Jan Bednarek ostatecznie ze stolca ustąpił. Bo sytuacja wygląda tak, że mimo że kontrkandydaci też byli, no robiono im na złość de facto, typu służbowe paliwo, służbowy samochód, a ty może jeździsz wcale nie sędziować mecze, tylko jeździsz zbierać głosy.
Albo może jeździsz nie obserwować młodych zawodników, bo jesteś trenerem, który obserwuje młodych zawodników, tylko może właśnie jedziesz pozyskać prezesa jakiegoś klubu gdzieś na wschodnich rubieżach. Powiedzieć, że ja jestem fajny. Tak. To wtedy byś mógł jeździć samochodem. Więc tam też były takie drobne pstryczki, drobne podgryzanie się, ale ostatecznie sytuacja potoczyła się tak, że Jan Bednarek przegrał zwyczajnie. I teraz Baron się zmienił. Tu trudno w to wierzyć, bo faktycznie dosyć zapobiegliwy jest pan Bartnik, jeśli chodzi o kandydatów. Tak, z tym panem Głowackim, tak? Pan Bartnik się broni, że no on prowadził kampanię również negatywną dotyczącą pana Bartnika. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie wierzę. I generalnie rzecz się sprowadza do tego, panie Zbigniewie, że no to jest ostatecznie trochę małe. Jest kontrkandydat, co do którego generalnie kompetencji nikt nie ma wątpliwości, tego, że pomagał, przegrał wybory. No to jeśli pan świadomie nazywa jego działalność, że on gryzie karmiącą rękę, to brzmi jakby po prostu pan naprawdę postrzegał LZPN jako swój folwark, jako swoją własność. To nie jest do końca tak, że pana ręka karmi. To nie, naprawdę nie jest do końca tak. I pokazał pan właśnie, że to jest normalny związek, gdyby facet, który przegrał wybory, normalnie dalej wykonywał w nim swoją robotę, którą chyba wykonywał dobrze. A to, że miał inny pomysł, inny projekt, trzeba to schować do kieszeni. To naprawdę nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji, związek piłkarski, nawet jeśli u was tak jest. Bo ci, którzy nie są w towarzystwie adoracji, są według anonimowych źródeł, według słów różnych wycinań. Wierzyłeś, że wyborcza gra z Bartnikiem będzie uczciwa? Wiedziałem, że nie będzie. To odpowiedź pana Głowackiego na pytanie Janka Mazurka dotyczące tych ostatnich wyborów. Właśnie ostatnio, bo tutaj też dochodzi aspekt taki, że był trzeci kandydat, pan Arkadiusz Kozłowski, który według słów pana Andrzeja Głowackiego był wystawiony po to, żeby po prostu rozwodnić opozycję trochę. Żeby nie było tak, że to jest starcie dwóch, jest nowe kontra stare, tylko że jest dwóch kandydatów. Co prawda te 7 głosów, które otrzymał pan Arkadiusz Kozłowski, tam wiele podejrzewam by nie zmieniło. Natomiast no, pan Głowacki zaznacza, że tak to wygląda. Ostatnio wyszło, że Arkadiusz Kozłowski przez te wszystkie lata nieraz nie stawił się na zarządzie ZPN. Co znaczy kandydował? Dalej jest, że już po ogłoszeniu wyników Bartnik podał listę 17 kandydatów do członkostwa w zarządzie. I na tej liście był Kozłowski. Nie na 17 miejscu, tylko znacznie wyżej. Czyli no tutaj jakby wprost powiedziane, że możesz być kandydatem dla Zbigniewa Bartnika, o ile nie zagrażasz mu za mocno. I to nie są gry pałacowe, tylko związek piłkarski. I właśnie w taki sposób to wygląda jak gry pałacowe, a nie związek piłkarski. Podoba mi się też ten opis kampanii w słowach Andrzeja Głowackiego. Twardo rozegrał kampanię. Ma całą plejadę swoich betonowych popleczników, ale też potrafił reagować. Wszystkie osoby, którym proponowałem miejsce w zarządzie lub w komisji rewizyjnej, później trafiały na listę Bartnika. Naprawdę bardzo... To jest walka o głos. Bardzo ładnie to wygląda. Wstaje. No, jeśli chodzi o to, co najbardziej chyba takie bulwersujące z perspektywy ludzkiej, bo oczywiście tutaj nie dochodzi do żadnych rzeczy, które można by było gdzieś prawnie ścigać, no to jest właśnie to wycięcie Andrzeja Głowackiego z funkcji obserwatora. No i to jest małe po prostu zachowanie. Że to jest takie pogrożenie wszystkim innym, którzy śmieliby podnieść rękę. No to nie jest rządzenie związkiem piłkarskim, którym normalne są jakieś różne poglądy, tylko rządzenie cesarstwem. Trochę tak, zwłaszcza, że widać tu nawet sam przebieg. Tutaj Janek Mazurek to opisuje, jak to wyglądało. W grudniu 2023 roku na walnym zebraniu sprawozdawczym delegatów LZPN opowiedział Głowacki o swoim problemie, który właśnie wynikał z tej zemsty. No, chyba tak to trzeba określać. Zwrócił się do innych delegatów z prośbą o przywrócenie go do roli obserwatora szczebla centralnego. Obecny na spotkaniu Zbigniew Bartnik milczał. Prowadzący obrady Robert Gromysz, związkowy wiceprezes do spraw współpracy z klubami młodzieżowymi i samorządami, a także inny wierny załóżnik prezesa LZPN, zarządził 2-godzinną przerwę. Po niej komisja uchwał wniosku stwierdziła kolegialnie, że zebranie nie zostało zwołane w celu przegłosowania wniosku Głowackiego i na tym się skończyło. No okej, wszystko jest prawidłowo. No jak tak się nie zwołali, no to co? No tak. No mieli się w celu, w którym się nie zwołali? Zabierać głos? Dlaczego zostałem usunięty? Pytam. Postawiliśmy na inne nazwisko, odpowiada prezes. Konkretnie. I tyle. No tak, może być. Może być. Żeby się każdy zastanowił teraz 5-krotnie, zanim spróbuje ugryźć karmiącą rękę. Proste.
to z tym karmiącą ręką najbardziej takie wymowne. Zdradzające mentalność, zdradzające sposób zarządzania, ale też zdradzające po prostu sposób myślenia o tym, czym tak naprawdę powinien być, każdy okręgowy związek piłki nożnej. Na wolnym zebraniu całkowicie się ośmieszył. Tutaj oczywiście jest już fragment wypowiedzi Zbigniewa Bartnika. To, co mnie uderza też w tym artykule, to jest fakt, że faktycznie, jeśli chodzi o Lubelski Związek Piłki Nożnej, no nie jest to organizacja, którą stawiasz na, jako wzorzec. No nie, nie. Pamiętam doskonale te rzeczy, przy których poruszaliśmy temat Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Rozszerzenie ligi do 19 drużyn. Tak. No, bo to tak głupio. Coś tam było, że z Lublina musiała awansować. Chyba jakaś była sprawa, kiedy awansowała drużyna. COVID-y, nie COVID-y, tak. Bo z Lublina była. Było tak chyba, że liga z Lublina była postrzegana przez LZPN jako mocniejsza. I tak przepchnięto trochę drużyny stamtąd niż z tej innej ligi, choć one były statusowo na równym poziomie. Tak. Prawda? No był ten, to co opisywaliśmy, to jeszcze tekstowo. Jeden z naszych chyba ostatnich tekstowych. Promień, to się nazywa ta drużyna? Ja się wtedy dodzwoniłem do pana Bartnika. No właśnie, właśnie. Mieliście okazję uczyć sobie pogawędkę. Nie pamiętam, jak się nazywała ta drużyna. Przypomnę sobie wkrótce na pewno. Na A chyba. Michcze? No nie, mniejsza z tym. W każdym razie. Ale poszukam tego. Też to dotyczyło awansu, który został wywalczony de facto na boisku, a się nie udało go ostatecznie osiągnąć. Skonsumować. No i przede wszystkim sprawa pana Reka. No, to jest coś, co chyba najbardziej bulwersuje. Pan Wojciech Rek, który przez lata był sędzią, obserwatorem, ale przede wszystkim teraz jest postrzegany jako mecenas sędziów. Czyli człowiek, który zdecydowanie ułatwia im tworzenie różnego rodzaju spraw, wystosowywanie pozwów w stosunku do piłkarzy, trenerów czy działaczy, którzy są agresywni w stosunku do sędziów. Jest takim ostatnim sprawiedliwym na tej Lubelszczyźnie, do którego wszyscy wiedzą, że trzeba się zgłosić, jeśli coś się na murawie przeciwko sędziom wydarzyło. I Wojciech Rek, który pilotował tak naprawdę te sprawy, doradzał tym sędziom, dzielił się swoim know-how, no został wycięty jako ten, który wynosi takie nasze tutaj wewnętrzne piłkarskie sprawy na jakieś forum sądowe. No przecież co my jesteśmy? To trzeba w piłkarskiej rodzinie. Co my jesteśmy, przestępcy, żeby do sądu ciągać nas? No nie. Jeśli ktoś czytał pewne reportaże Czarnego poświęcone tematyce rodzin i tego, czego się nie wynosi z tych rodzin, to takie bardzo negatywne skojarzenia do tego, że coś powinno pozostać w rodzinie. Nie, właśnie jak coś się dzieje. Sono cosa nostra. To tak, nasza sprawa. Tak. Więc tutaj naszą sprawą jest to, żeby te wszystkie rzeczy rozstrzygać w środku. Wojciech Rek odpowiada Jankowi, ile spraw sądowych z udziałem sędziów pan prowadził? 32. Wszystkie wygrane? Wszystkie wygrane. W żadnej sprawie nie nastąpiło uniewinnienie. Albo sąd pozwanego skazywał, albo warunkowo umarzał postępowanie. Jeśli sprawa trafiała do sądu, to ten orzekał na naszą korzyść. W pojedynczych przypadkach kończyło się ugodą. Więc Wojciech Rek, no 32 to już jest sporo. Czyli trzeba to postrzegać tak naprawdę jako 32 sędziów, którzy szukali sprawiedliwości i to Wojciech Rek pozwolił mi tę sprawiedliwość uzyskać. Znaczy ja to postrzegam tak, że dla związku, który jest sprowadzony trochę w taki sposób cesarski, ważniejszymi podmiotami są kluby niż sędziowie. Sędziowie są trochę pracownikami. A kluby głosują. Głosują. Jak nie dbasz o kluby, no to jak dbasz? Co, sędziów dbasz? No tak to się troszeczkę kroi w tym kierunku. Jest ciekawa sprawa, kiedy Kuba, pan Bartnik chciał po prostu się spotkać. Znaczy nie, pan Rek chciał się spotkać z panem Bartnikiem i pan Bartnik nie miał czasu. A wiesz dlaczego? No. Nigdy pan Wojciech nie przyniósł ciasta. Nigdy żona nie zaprosiła na ciasto pana Bartnika. A teraz przychodzisz do mnie i chcesz, żeby sędziowie szli do sądu sprawiedliwość? Tak się nie godzi, dlatego Bartnik nie znalazł czasu. Jest tu właśnie fragment Janka. Między prezesem Bartnikiem i obserwatorem Rekiem iskrzyło. LZPN przyjął regulację odnośnie ekwiwalentu dla arbitrów w odczuciu środowiska krzywdzącą. Tak? Tam chodziło znowu jakieś kwestie i uznali sędziowie też, żeby Rek pośredniczył w dyskusjach. I Bartnik nie znalazł czasu. W końcu prezes przekazał przez sekretarię, że nie jest zainteresowany jakąkolwiek dyskusją. No prezes wszystkich ludzi. Prezes, arbitrzy mają jakąś ważną sprawę, chcą przedyskutować kwestie finansowe. Prezes Bartnik nie ma czasu, nie spotka się, nie jest zainteresowany dyskusją. Panowie spotkali się podczas plenarnego spotkania w kolegium sędziów LZPN. Bartnik wręczał odznaczenia.
Rek akurat odznaczenie z jego rąk przyjmował. Dzisiaj ma prezes czas się spotkać, szanuje tylko mądrych ludzi. Miał odpowiedzieć pan Bartnik. Pamiętajmy, że też w sprawie Reka, no to było też przez swego czasu bardzo głośno ogólnopolsko protest sędziów, prawda? Kiedy sędziowie ze szczebla centralnego musieli sędziować czwartą ligę i okręgówkę, więc pan Bartnik, chcący zdeprecjonować pana Reka, no fakty jakby świadczą, że jednak cieszy się on dość bardzo mocnym wsparciem tamtejszych sędziów. Tak, i pojawia się po raz kolejny pan Anatol Obuch. Bo wśród tych osób, które wiodły prym w tym, żeby zostawało wszystko w rodzinie, no to Anatol Obuch był ponoć tym na topie. Że on też bardzo, bardzo mocno nalegał, żeby wszystko zostawało w piłkarskiej rodzinie LZPN-u. I poda mi się fragment artykułu Janka, bardzo barwny, plastyczny. Anatol Obuch, wiceprezes do spraw organizacyjnych LZPN i prawa ręka Zbigniewa Bartnika, siwy wąs, srebrzyste włosy, działacz zdecydowanie starej daty, trzęsący od lat niedźwiadkiem hełm. Gdy pytam o niego na Lubelszczyźnie, słyszę same komplementy. Perfidny, cyniczny, chytry. 32 sprawy nie zostały w rodzinie LZPN. No, piękne, ale widzisz, dwie osoby niewygodne dla związku są po prostu wycinane. Wyciszane, wycinane. Tak, tak to wygląda. To są konkretne kwestie. Janek też odkopuje sprawę Hutnik Motor, kiedy pan Bartnik no troszeczkę się skompromitował. Tak, to był to sezon covidowy. No. I kwestia rozszerzania ligi. Znaczy trzecia liga, która była przechodnią, bo była łączona tak między związkami, Małopolska i LZPN. I co rok chyba zamieniano się tym, kto akurat sprawuje kuratele. I była sytuacja, że pierwszy w tabeli, tyle samo punktów miał Motor i Hutnik i zależy jak liczyć. Czy liczyć bramki, to wtedy Motor, czy liczyć bezpośredni mecz, czyli Hutnik. Tylko, że wiadomo, nie rozegrałem drugiego meczu. No i była ogólnopolska dyskusja, co zrobić. No ale, że rządził akurat wtedy LZPN Ligo, to wysłał Motor. Po czym Boniek wszedł i powiedział, nie, halo. Tak nie będzie. I wpuściła po klubie. A więc Bartnik został z tym swoją decyzją, jako po prostu gość, który no nie za bardzo przejmuje się innymi, tylko zawsze dba o swoje poletko. I tu widać to bardzo mocno, że pan Bartnik, no nie powiem, że zbudował jakiś układ, o który przede wszystkim dba i zarządza, bo na to nie mam żadnego potwierdzenia, ale wygląda to momentami jako rzeczywiście bardzo mocne dbanie o nie tyle nawet swoje poletko, co właśnie jakieś takie sprawowanie wpływów. Trudno mi powiedzieć, to jest coś innego. No i tłumaczenia pana Zbigniewa Bartnika w kwestii Reka. To jest dla mnie coś, co warto przeczytać, warto wyłuszczyć. Zdenerwowało pana wyznanie Wojciecha Reka w TVP Sport? Nie chcę się wypowiadać, to są dla mnie za małe sprawy. Za małe sprawy? Za małe sprawy. Jest człowiek jak jest. Pomaga sędziom. Facet dostał podwójną moralność. W poprzednim roku nie doszło do żadnego ataku fizycznego na sędziego, ani też znieważenia. Jedyny taki przypadek był chyba 2 lata temu. Rek nie miał od zarządu legitymacji, żeby być jednocześnie obserwatorem i zajmować się sprawami. Bla, bla, bla. Raz został przez nas wezwany i poproszony o zaniechanie praktyk. Miał przemyśleć. Przyrzekał, że już na pewno nie będzie tego robił. Ale robił dalej. Dzwonił do klubów. On albo ktoś z jego kancelarii. Kluby natomiast dzwoniły ze skargą do członków zarządu. Na tej sprawie stracił wizerunkowo LZPN. Tłumaczył pan nieco lapidarnie, że to wyskokowe działanie w afekcie Reka. Dlaczego od razu nie ripostał pan konkretnie? Skąd pan zaczerpnął takich informacji? Wystarczy przeczytać komunikaty kolegium sędziów LZPN z poprzedniego roku. Wiele można zrozumieć. Po co miałem ripostować, żeby tak nieodpowiedzialnemu w czynach człowiekowi odpowiadać? Facetowi, który powyciągał wszystko przez Rostkowskiego? Takie rzeczy? Czy pan wie, jaką Rostkowski ma opinię w środowisku? Proszę się zorientować. Ja słyszałem, że nie przyjmuje do siebie prawdy. Na każdą taką rzecz miałbym odpowiadać. Facet kłamał, jeszcze mówił, że w wolontariacie działa, ale nikt go nie skreślał, tylko takie prawo zarządu, że w końcu nie ujęliśmy go w grupie obserwatorów. Tyle, po prostu. Miał przemyśleć, nie przemyślał, robił dalej. Tak, no. To jeszcze inna sprawa. No. To jest ten awans 5 drużyn. Ach. 5 drużyn. Kluby czwartej ligi. W LZPN postanowiono, że z okręgówek awansuje 5 drużyn. Nie wiedzieć czemu, ale można się domyślać, bo dwie będą pochodzić z okręgu Lublin. Ktoś w związku wyraźnie ma zresztą problemy z matematyką. I kluby wskazywały na absurd i podoba mi się zwrot. Bartnik te głosy lekceważył, zareagował dopiero w trakcie rozgrywek, gdy pojawiło się realne zagrożenie bojkotu. Do strajku nie doszło, związek kluby przeprosił, a baron po wszystkim mówi, że zamęt wprowadziła literówka w regulaminie. Podoba mi się ten sposób wytłumaczenia. Literówka w regulaminie. Niełatwa branża paliwowa, literówka w regulaminie. Tak. No i potem afera gotowa. No.
Literówka albo błąd pisarski. I to było jedyne co, nie było żadnego regulaminu, żadnych tam uchwał, to był tylko błąd. Ale widać, że jeśli prezes LZPN czegoś się boi, to klubów. No. Z regionu, swoich, własnych. Błogosławiam. O nie musi dbać, zdecydowanie. Bez żadnej wątpliwości. Piotr Sadczuk nie chciał komentować. Nie. A wiesz, czego się dowiedziałem jeszcze? Że pan Bartnik czuwa nad rozwojem polskiej piłki kobiecej. To się rozwija, polska piłka kobieca bardzo. Bardzo się rozwija. Także na przykład pan Bartnik, jak donosi Janek Mazurek, gdy drużyna chyba Medyka Koni zajęła trzecie miejsce, nie dostała brązowych medali, to pan Bartnik uznał, że no nie było takich ustaleń, z tym, że to on powinien je ustalić. Nie ustalił tego sam ze sobą i tym się tłumaczy. Może zapomniał, że jest prezesem Polski, że jest przewodniczącym do spraw piłki kobiecej. Muszą być moim zdaniem w rozwoju takie fazy, etapy. Były złote, srebrne. Mniej parę lat, będą ustalenia, będą też brązowe. A nie tak wszystko na chwilę. Ja chciałbym poznać takie dokładne kwalifikacje. Dlaczego pan Bartnik został przewodniczącym do spraw piłki kobiecej? Czasami są takie funkcje przyznawane przez PZPN, żeby komuś coś dać, a nie, że to jest najlepsza osoba do piastowania tego akurat konkretnego stanowiska. Na pewno tutaj tak nie jest i pan Bartnik ma szerokie kompetencje w rozwoju polskiej piłki kobiecej. Jestem o tym przekonany, ale chciałbym je poznać. Właśnie się zastanawiam, bo w sumie takie najbardziej rozpoznawalne drużyny to chyba Medyk Konin, trochę łódzki ośrodek, też tam coś nawygrywał. Nie, Górnik Łęczna chyba jest kobiecy mocy. Jest. A to może tym etapem. No, ale w każdym razie. Ale co dokładnie wiesz? Jak dokładnie wspierał to? Poza tym, że. Jak Kazimierz grał w futsal na pewno swego czasu. No właśnie, są takie. Jest taka historia stanowisk PZPN. Żeby komuś. Wesoła ta ekipka. Coś pomóc. Wesoła ta ekipka. Natomiast mnie się też podoba, jak jesteśmy przy baronach, że każdy baron to musi być przede wszystkim w 100% apolityczny. Trochę to poruszaliśmy przy temacie polskiego Claire Fontaine. Jeśli nie śledziliście, to we wtorkowym poranku jest dosyć dużo o tym, bo pan Henryk Kula, baron śląski, powiedział, że wszystko jest dobrze, prawidłnie, dobrze chłopaki robią, a jak nie wierzycie, to pan Mieczysław Golba powie. I pan Mieczysław Golba też wszedł i powiedział. Mieczysław Golba, który oczywiście jest z Solpolu popularnego, wieloletni polityk Zjednoczonej Prawicy. Ale żeby nie było, że tylko, że jestem ślepy na jedno oko, to pamiętam o panu Tomaszu Garbowskim, który jest na Opolszczyźnie i też kandyduje wierny swoim lewicowym ideałom. Nie powiem lewicowym partiom, bo tam się też mutuje, zmienia dosyć często, ale wierny lewicowym ideałom, więc tutaj nie ma tak, że apolityczność jest wybiórcza, jest pełna apolityczność. Jak kandydują z jednej strony, to z drugiej strony też. Więc bardzo się cieszę, że tak wygląda świat baronów. Mhm. Przynajmniej tutaj nikt nie ma tych niełatwej przyszłości. Czy na pewno pan Bartnik może powiedzieć, słuchajcie, u nas przynajmniej na komputerach, bo nikogo nie znajdują zamówień na kryształy. Więc weźcie się zajmijcie tym nowoczesnym związkiem wielkopolskim, a nie nami. Prawda. Dobra, tyle o baronach, bo dzisiaj same barony praktycznie. No i został nam jeszcze publikon do poruszenia, czyli agencja, która obsługuje interesy PZPN-u między innymi. Dobrze, że nie obsługuje pewnego budynku w Poznaniu. Gdyby Jarosław Arszkiewicz jest dużo firm. Gdyby Jarosław Arszkiewicz był prezesem tej firmy, to może by pozyskał dla nich też jakąś nieruchomość w Poznaniu, ale to się nie udało. Błędem publikonu było to, że nie zwrócili się do Jarosława Arszkiewicza, który jest prezesem z doświadczeniem. Tak. No, jest prezesem z doświadczeniem. Ale to z chwili będzie wyglądać, nie? Prezes. Był. Ale prezes. Ale prezes wciąż. Publikon generalnie to jest temat bardzo szeroki, który trudno jest ugryźć z jakiejkolwiek strony, dlatego że nie mamy twardych danych. To jest coś, co mi bardzo przeszkadza, bo bazujemy tak naprawdę na domysłach w dużej mierze. A nie przekonują cię anonimowe źródła? Nie. Okay. Nie przekonują mnie anonimowe źródła, dlatego że część spośród porażek komunikacyjno-wizerunkowych Polskiego Związku Piłki Nożnej mogło być zawinionych również przez anonimowe źródła. I anonimowe źródła, spychając odpowiedzialność wyłącznie na jakieś zewnętrzne podmioty pokroju publikonu, mogą w ten sposób usprawiedliwiać własną niekompetencję w tych konkretnych sprawach. Tak ja to postrzegam, ale nie rozstrzygam, bo może być tak, że tak faktycznie było, że PZPN i pracownicy PZPN-u wybitnie dobrą komunikację kryzysową przygotowali, ale publikon przyszedł i ją wyrzucił. I tak. Mówi, nie, słuchajcie, lepiej, wiecie co zrobić? Morda w kubeł i się rozejdzie po kościach. Mogło tak być. Nie wykluczam tego, a mogło być inaczej. Operujemy na domysłach. PZPN proponował, żeby zrobić zdjęcia z psami. Mm. A publikon wziął i nie.
Szyszyle. Nie, w ogóle psy to wiecie, gdzie się nadają? Do schroniska co najwyżej. Psy pewnie, nie, tylko nie to, a publikom twardo. I dał zdjęcia bez psów. Tak jest. Ze żmijami. Tak, czyli z Robertem. Z Robertem. Z Robertem. Ze żmiją Robertem. Żmija Robert to w ogóle powinien być taki bohater kreskówki jakiejś dla dzieciaczków. Bazujemy na domysłach, bo generalnie nie ma i to jest chyba problem. Wydaje mi się, że to jest problem taki, który, od którego trzeba wyjść. Nie wiemy, kto za co odpowiada w PZPN-ie i wokół PZPN-u. Ponieważ publikon w takiej obiegowej opinii, tak bym to określił, czyli na podstawie między innymi zeznań anonimowych informatorów, ale nie tylko, bo też na podstawie praktyki, którą mogliśmy widzieć przy momentach niektórych spośród sytuacji kryzysowych, to jest taki gość, wielki golem, publikon, który trzyma wszystkich w PZPN-ie tak w garści i im nakazuje, co mają robić. Słuchajcie, bierzcie Stasiaka na pokład, a potem powiedzcie, że go nie znacie, a potem wypuśćcie zdjęcia, gdzie wynika, że słuchajcie, się widziałem. Przegrajcie drugą połowę z Mołdawią i tam widziałeś te zdjęcia? Widziałem. Golem publikonu zmusza reprezentantów Polski do przegrania drugiej połowy z Mołdawią. Piłkarze mówią, nie, chcemy wygrać dla Polski, dla Polaków, dla dumy naszych dzieci, naszych przodków, wszystkich Polaków. A golem publikonu wziął i zjadł tę dumę. Były takie sytuacje, kiedy Jan Bednarek się skupiał tylko na graniu, ale publikon mu pokazywał zdjęcia z wakacji. I wtedy na Mołdawę strzała gole. I Jan Bednarek potem powiedział, o, chyba myśleliśmy z kolegami o wakacjach, bo nam je publikon pokazywał non-stop na fotografiach. A jak publikon zawalił mecz z Czechami? Tak było. I z Mołdawią? Tak było, pamiętam. Że ej, słuchajcie, musimy wychodzić, bo już Czesi grają. Tak, nie, spokojnie, poczekajcie. O, 1-0. Dobra, o, 2-0. Dobra, teraz wyjdziemy. Próbowaliśmy tego publikonu na stoperku, na prawym wahadle. No nigdzie się nie sprawdził publikon. Co mecz to zawala? Ach, wszystko było dobrze, gdyby nie ten wstępny publikon. Znaczy w pewnym momencie stało się wygodne, że zaczynałem wszystko na publikon. Tak, i to właśnie wynika też z tego rozwodnienia odpowiedzialności. Bo gdyby było tak, że w PZPN-ie nie ma 17 różnych dyrektorów od marketingu i komunikacji itd. Gdyby nie było tak, że trochę Tomasz Kozłowski, a trochę Jakub Kwiatkowski, ja, a trochę... Ja też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak to jest. Za co dokładnie odpowiada publikon, za co pan Kozłowski... Była pani Rosiak, był pan Kozłowski, był Jakub Kwiatkowski, było bardzo dużo różnych ludzi i był jeszcze publikon, który w teorii... Nie, my tylko biznes. Tylko biznes sponsorzy, my tylko tak? biznes, marketing. Ale też chyba nie do końca, nie? No, sam przyznaje Szymon Sikorski z Publikonu. Ma też Przemka Langiela na gol.pl. Że no były takie sytuacje, kiedy trzeba było w jakiś sposób tam doradzić, no bo przychodzi obsługę sponsorów, więc kiedy sponsorzy są zaangażowani w pewien sposób, no to my musimy, musimy pomóc w takich kwestiach. Więc tak duże rozwodnienie, tak duże rozdrobnienie, tak duże... No, konflikty kompetencyjne tak naprawdę. Zarazem ten sam Szymon mówi, że no, nie odpowiadają za komunikację PZPN. No tak, mówi. Natomiast potem Anonimowość Źródło mówi, że no, że to tak wcale nie wygląda. Przychodzi publikon, ten golem i ściska wszystkich. Mówi tak, dość tych oświadczeń. Teraz już będzie się cicho. Bo najlepszą taktyką w kryzysie jest, jest milczenie. Milczenie, jest przeczekanie. Pamiętajcie, nic nigdy nie wyjdzie. Nic tak nigdy nie wyjdzie. Publikon. Tak, tak to działa, że wiecie, ludzie zapomną. Pokora? Możecie ją gardzić. Tak. Gardzić pokorą. Nie garda z pokory, tylko gardzić pokorą. Takie miał porady. No tak raczej nie było, moim zdaniem. Gdybym miał obstawiać, jaka była rzeczywistość. Ale mogę tylko obstawiać, bo zwyczajnie trudno jest, żeby ktoś powiedział wprost. Nie, nie dopuszczamy publikonu do jakiegokolwiek decydowania. Bo wydaje mi się, że byłoby to kłamstwo. I nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek wyszedł i powiedział znowu tak, że w PZPN-ie komunikacja jest na topowym poziomie. Tylko my piszemy oświadczenia, one się nie ukazują, bo publikon je wszystkie blokuje. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby podział kompetencji był jasny. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby ktoś trzymał narrację za jaja, o co się dopominam od wielu miesięcy. Cokolwiek mówić, to ktoś nie ma trzymania tej narracji. Pilnowania. Nie ma. Totalnie. I nawet artykuł Przemka Langiera na naszym gol.pl też trochę to potwierdza. Bo publikon tutaj, no nie powiem, że wytacza działa w kierunku swojego partnera, bo tak nie jest. Ale dosyć niewinne sformułowanie, że my za to nie odpowiadamy, jest de facto, czy jest partner do PZPN. To nie nasz bajzel. Słuchajcie, bo jest Bigos. Kto go ugotował? No, nie powiem, że PZPN, ale nie my. Ale dostęp do kuchni macie tylko PZPN i wy. Czy skoro nie wy, to PZPN nagotował tego Bigosa. Głupia sprawa, ale my jednak nie graliśmy w tym meczu z Mołdawią. My jednak nie zapraszaliśmy Stasiaka. My jednak nie postawiliśmy mikrofonu pod Henryka Kulę w żadnym momencie. I to jest trudne, bo nawet zauważa to Przemek. Szefostwo publikonu zaprzecza, by ich spółka miała jakikolwiek wpływ na decyzje personalne w PZPN-ie, ale dosłownie każdy,
kogoś się o to spyta, uważa inaczej. Aha, no to jest ciekawy dysonans. I jest tutaj ten aspekt, który faktycznie nawet w tej rozmowie z Szymonem Sikorskim brzmi... Z Publikonu. Brzmi dosyć specyficznie. Tak bym to określił, że nie do końca jest tutaj przekonujący szef Publikonu podczas tego ping-pongu, podczas tego tenisa stołowego, jaki jest w pytaniach. Cytat z tekstu w Polityce. Przemek cytuje. Od Publikonu wyszła sugestia, by Departament Komunikacji powierzyć Aleksandrze Rosiak, która dała się poznać jako najbardziej milczący, niekomunikatywny i niezorientowany w futbolu szef działu komunikacji w historii PZPN-u. Nie mamy w ogóle w umowie decyzji kadrowych. Nie macie w umowie, ale czy macie coś wspólnego ze sprowadzeniem jej? Ja ją poznałem dopiero w trakcie jej pracy. Skąd się wzięła Aleksandra Rosiak w PZPN? Ona nie była wcześniej już? Nie mam pojęcia. Okazało się później, że jest z Wrocławia. Nie jesteś w stanie powiedzieć, czy nie była pomysłem? Skąd mam wiedzieć? Nie, po prostu nie. Tomasz Kozłowski też jest z Wrocławia. Sporo tego Wrocławia. Z jakiegoś powodu mówi się o układzie wrocławskim. Dużo osób jest z Wrocławia. Przypadki? Raczej. Nie odpowiadamy za wybór, nie jesteśmy działem HR, nie wiemy z jakiego klucza są wybierani ludzie. Aczkolwiek uważamy, że zmiany w Departamencie Komunikacji były konieczne. Was się z tym łączy. Dlaczego? Po złości. Organizacja się zmienia, jesteśmy elementem tej zmiany. Więc no tutaj są pewne poszlaki, ale trudno jest komukolwiek cokolwiek udowodnić. No w jaki sposób możemy powiedzieć, że Tomasz Kozłowski jest w PZPN-ie dlatego, że jest z Wrocławia, że z Wrocławia i że został polecony z Publikonu, jeśli Publikon mówi, że nie. No, może nie, a może tak. No, można sobie w sferze właśnie pogłosek, dywagacji pozostać, bo tego nie sprawdzimy. Na pewno to, co jest ważne mimo wszystko, to jest udział ludzi związanych ze światem polityki w Publikonie. Radosław Tadejewski to jest najbardziej rozpoznawalny, podejrzewam, człowiek, który jest tą nicią łączącą oba światy. No i wiadomo, że wszystko układa się w jedną całość, że deale sponsorskie również ze spółkami Skarbu Państwa, że bliskie kontakty z partią, która wówczas rządziła, że Kamil Bortniczuk, który bardzo faworyzował PZPN w wielu kwestiach. Zresztą być może według dosyć mocnych podstaw, bo to zwyczajnie jeden z tych związków, z którymi łatwo zorganizować coś dużego. No i to wszystko się układa w całość, że Publikon był trochę takim przedłużeniem. Ale Publikon zaprzecza. No, mnie w tym artykule też ciekawe najbardziej dwie rzeczy. Że umowa PZPN-u z Publikonem jest tak zastrzeżona, jak wzorzec kilograma w Sewers. Nie jesteś w stanie jej zobaczyć. Jakby nie ma możliwości, że jeśli chcesz ją zobaczyć, musisz mieć tam 15 zgód, musisz założyć skafander przeciwciśnieniowy i zejść do podwodnych lochów PZPN-u w towarzystwie dwóch wampirów, które będą cię pilnować i oświetlać ci mrok swoimi ślipiami. To jest niesamowicie, że to jest najtajniejszy dokument polskiej piłki, a w zasadzie dlaczego? A podobnie trochę było ze Sport 5 w sumie. No to prawda. Gdzie też pojawia się były SBK. Nie zapominajmy. Sport 5 to była wspaniała firma. Natomiast tu jest jeszcze ten aspekt, że nawet jakbyś już założył te płetwy, akwalung i tak dalej. Przepraszam. Porucznik. Porucznik. Dobrze. Porucznik SBK. Założyłbyś te wszystkie sprzęty do nurkowania na głębinach i wyniósł ten kontrakt, to i tak by się okazało, że być może oni robią też coś, czego nie ma w umowie. Bo przecież nie sprawdzisz tego, nie zweryfikujesz tego w żaden sposób. To się mi podoba w wywiadzie, że Szymon Sikorski dosyć mocno tutaj generalnie posługuje się sugestiami. Nie wprost, ale sugestiami. Nie macie nic wspólnego z komunikacją? Sprawa Stasiaka? Nie. Jako firma nie bierzemy udziału w komunikacyjnych naradach. O Stasiaku narosło bardzo wiele legend, a ja wiem, kto to doradził, ale nie mogę powiedzieć. Nikt związany z nami. Ja byłem na wakacjach. Jakub Kwiatkowski zaproponowałby przeprosić za tę sytuację. Tak twierdzi. Mam solidne podstawy, by uznać, że nie kłamie. Może tak było, ja bym tak doradził, bo to elementarz. Tak czy inaczej, mnie o to nikt nie pytał, bo to nie leży w zakresie umowy Publikon Sport z PZPN-em. No i co ja mam powiedzieć? Ani mnie nie przekonuje jedna wersja, że wszystko co złe to Publikon, ani nie przekonuje druga wersja, że Publikon didn't do nothing i spokojnie Publikon tylko sobie przyprowadza sponsorów. Znaczy tu jest też ciekawe, no bo ten tajny dokument, oczywiście są podejrzenia, że po prostu nie jest wcale aż tak korzystny, jak miał być korzystny, bo gdyby był tak uniwersalnie korzystny, to by go nie chowano w podwodnym sejfie, do którego dostęp mają tylko dwa wyselekcjonowane ściśle wampiry z podziemnego świata wampirów. Ale jest też kwestia zarządzania wizerunkiem piłkarzy. I to zawsze był temat, który mnie Kuba ciekawił, bo każdy piłkarz ma ogromną wartość marketingową. No, chyba że Mączyński tak wtedy w 2016. Ale no, jednak masz w tej talii kilka postaci, które mają zasięg gigantyczny, tak?
wiesz, wizerunek Roberta Lewandowskiego. No wizerunek... jest nawet na rowerach tej firmy, tej dokładnie. Top 3 w Polsce. Nie, nie w Europie, top 3 w Polsce. Wiesz, wizerunek Roberta Lewandowskiego w pewnym momencie jest tak naprawdę większa, ma wartość niż wizerunek reprezentacji Polski. Dlatego firmy rowerowe się zabijają o wizerunek Roberta Lewandowskiego od dawna. To jest oczywiste. W każdym razie, nawet jak Kamil Grosicki miał Cipo Bucks, no to Polska mogła tylko pomarzyć o tym, żeby Cipo Bucks. I am kebab. Dokładnie tak. Więc zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest uregulowane. No i zostało uregulowane w 2013 roku poprzez radę, wspólną naradę PZPN-u i piłkarzy, że może być tak i śmak. I nie inaczej, ma być śmak. I według tu informacji Przemka, no, publiko nie za bardzo się tym przejmował. Że okej, okay, uznali, że tamte realia są mało przystające do dzisiejszych warunków, że trzeba je zaktualizować, ale nie chciał się spotkać z piłkarzami, żeby to jakoś razem ustalić, nowe reguły. I to jest jednak, no, nie da się ukryć. Dzisiaj ci topowi piłkarze to są też biznesmeni i to jest takie kompletne olanie ich, nie? W sprawach wizerunkowych. No, no nie tak jak korzystasz z czegoś w wizerunku, to dobrze to jednak z nim umówić. Mm. No, szczególnie, że tutaj robi wrażenie to, że piłkarze sami poprosili tak o to i przez rok ich olewano. Ja to mam nawet. Problem w tym, że ktoś uznał, lepiej postawić piłkarzy przed faktem dokonanym. Publikon gdzieś tłumaczy, że przyjęte przez laty rozwiązania nie są dostosowane do dzisiejszych czasów, ale zarzut jest taki. Ignoruje fakt, że póki oficjalnie ich się nie zmieni, obowiązują. Co nie? Stąd nieufność na linii piłkarze PZPN i Publikon, która wzrastała wraz z tym, że po prośbach zaangażowania przez Publikon kadrowiczów w nowe umowy sponsorskie ci poprosili o wyjaśniające spotkanie w PZPN. Chcieli usłyszeć choćby odpowiedź na pytanie, jakie świadczenia zostały obiecane sponsorom, w tym na przykład firmie Insury. Nie każdy chciałby na przykład wylądować na banerach Insury w firmie, która już chyba przestała istnieć. Tak? Więc to jest jakiś cios wizerunkowy dla niektórych, jak hej, bierzcie Insury, ale po miesiącu się rozpadają. Tak? No, ktoś mógłby zapytać, czy ta firma zaczęła działać. No, czy zaczęła działać. Powiedz, jesteś Piotrem Zielińskim, reklamujesz Insury, po miesiącu oni upadają. No to godzi w twój wizerunek. Tak? Mm. Po prostu tracisz. I tego typu pytania są zasadne, po prostu ze strony piłkarzy. Chcieli usłyszeć te pytania. Prośba została przez PZPN zlekceważona. Zawodnicy przez rok nie doczekali się odpowiedzi. Niepokój rósł, szczególnie w momencie, gdy na liście sponsorów pojawiła się nikomu nieznana firma Insury. No tak, i według tego po prostu przestali się tym. No nie doszło do tego spotkania wciąż. Tak. Ustalenia, to jest dość ważne jednak. I to jest też poruszone przy odpowiedziach PZPN-u, gdzie PZPN totalnie ignoruje pytanie. Tak. Totalnie. Czy prawdą jest, że Rada Drużyny prosiła o ustalenie nowego regulaminu w zakresie wykorzystania wizerunku i finalnie do tego nigdy nie doszło? Jeśli tak, to dlaczego nie doszło? Jeżeli chodzi o świadczenia sponsorskie, to ich podstawowy zakres określony jest regulaminem przyjętym uchwałą zarządu PZPN. Szanujemy naszych reprezentantów i dbamy o ich wizerunek. Dlatego też świadczenia wykraczające poza regulaminowy zakres każdorazowo są przedmiotem indywidualnych porozumień między Radą Drużyny, PZPN i danym sponsorem. Pragniemy zaznaczyć, że w takich sytuacjach zawsze możemy liczyć na dobrą współpracę i profesjonalne podejście ze strony naszych reprezentantów. Czyli nie ma nic o tym, czy czekali rok, nie, czy nie. Nie. Fajne. Czyli to jest pierwsze czekali. Tak. Skoro nie odpowiadasz na to pytanie, to musieli czekać. No. Tak to było podane. Tak, było spotkanie takiego dnia, a takiej godziny. Nie ma tego, czyli zostali. Prawdopodobnie olanie. Też jest oczywiście ten błąd pisarski, bo umowa na stronie, znaczy uchwała, do której odsyła PZPN na swojej stronie internetowej, to jest uchwała dotycząca harmonogramu sprzedaży biletów na mecz Polska-Serbia. Bardzo ważny dokument. 16 roku. Ale no to wiadomo, to już jakiś błąd pisarski, który można zlekceważyć. Generalnie ja żałuję tego, że wydaje mi się, że PZPN w pewnym momencie miał dosyć sztywno podzielone te obowiązki, dosyć sztywno rozdzielone kompetencje. Wiedzieliśmy, że jeśli kogoś za coś winić albo za coś chwalić, to Janusza Basałaja na przykład, że jeśli kogoś za coś winić albo chwalić, to wszystkich związanych z projektem łączy nas piłka, za co odpowiadał Jakub Kwiatkowski, za co odpowiadali inni, za co odpowiadał Sport5, mimo wszystko, który też ponoć nie miał najbardziej korzystnej dla PZPN umowy z PZPN-em w historii PZPN-u. I że to nie do końca tak wygląda, że był, kurde, był pan stary SBK, to był profesjonalny. Ja pamiętam te rankingi sprzed lat, najbardziej wpływowi ludzie polskiej piłki.
I zawsze w top 3 Andrzej Płaczyński. No. Porucznik SB, założyciel firmy Sport 5. I niektórzy kibice, a kto to w ogóle jest? Tak, nie wiedzieli. A ludzie ze środowiska, ty... słuchajcie. Nie, cały pierścień. Siadaj, kurwa, opowiem ci dobrą historię. O tym, jak Sport 5. Jak porucznik, który sądował również niektórych polskich papieży, został absolutnie szczytem polskiego futbolu. No, więc nie ma co tego przedstawiać tak zero-jedynkowo, natomiast podział kompetencji był na pewno wiele jaśniejszy, a dzięki temu łatwiej było wskazać winnych, wskazać tych, którzy muszą się nauczyć na swoich błędach. Bo teraz tak naprawdę nie mam wrażenia, że będzie kolejny kryzys komunikacyjny wokół PZPN-u i wtedy będzie lepiej. Bo znowu będzie tak, że PZPN swoje, ludzie w Departamencie Komunikacji swoje, publikon swoje, sponsorzy swoje i powstanie taki sam galimatias, bo nadal nie doszło do żadnych przekonujących zmian w tym zakresie. I wywiad publikonu trochę to potwierdza. Publikon chyba sam jest wkurwiony na PZPN. Chyba tak ja też tak. Odbieram, bo że oni robią dużo innych rzeczy, które w ogóle nie wychodzą. I może też tu jest jakaś pretensja, że PZPN nie potrafi tego sam podbić jakoś. Działalność publikonu. Tylko wykorzystuje. Może mają też pretensje o to, że ten golem jest użyteczny dla PZPN-u. Nie wiem, co bym powiedzieć. Wydaje mi się, że tak, bo można na zawsze nieoficjalnie poinformować dziennikarzy, że no, słuchajcie, znowu publikon nam tak nabruził. Nabruził. Bardzo mocno nam nabruził. No kurczę. Pamiętasz, jak Paulo Sousa powiedział, że on odszedł, wyjechał z Polski, był publikon? Mu zjadł kapcie? Nie, bo publikon go wywiózł. Nasikał mu do butów. Wywiózł go z Polski. Wywiózł go z Polski. Wbrew Paulo Sousie. Sousa, tak nie, ja mam mecz. Tak jest. Oni pyk. A dlaczego Fernando Santos nie oglądał meczów Ekstraklasy? No publikon mu odłączył. Wyłączył mu Canal+. Dokładnie tak było. Musiał pojechać na stadion, a było zimno. I raz jak pojechał na mecz do Płocka, to publikon wykupił ostatni bilet. Santos został pod stadionem. Mówi, nie, no, tak to nie będzie się bawił. Ale zgrabnie wychwyciłeś, też mi się wydaje, że publikon też jest zmęczony tym, jak wygląda druga strona. No bo nawet jak sobie spojrzysz na to, z czego znany jest PZPN w ostatnich tygodniach, no to z upadku polskiego Clermont. No i kurde, no i co publikon ma tego zrobić, jak to deal tak naprawdę z Ministerstwem Sportu, gdzie oni podejrzewam, że nie mieli zbyt wiele do wykonania. No wiesz, piękne jest to, że te wszystkie jakieś wpadki organizacyjne i tak dalej może przykryć dobry mecz piłkarzy, na co PZPN ma naprawdę bardzo mało. Ale już zaczyna pachnieć, Estonia, a kurde, to powinniśmy wygrać, a z Walią? No, Walia to... Lewandowski formy. Nie ma Bale'a, nie ma Kiksa nawet. Rekin skończył karierę. I nawet nie był Walijczykiem. To dobra wiadomość. Lewy w formie. Do tego dodajmy jeszcze, że Piotr Zieliński łapie minuty cenne. Mm-hmm. Napoli nie jest totalnie zespawany z ławką rezerwowych. Także, no słuchajcie, nie wiadomo co to będzie. Kiwiora gra w Arsenalu. Tak, no, ja sprawdziłem, ale sam byłem w szoku, jak wysoko. No więc... dobrze tam. Dobrze chłopaki robią. Dobry przekaz leci. No, jest im faworytem. Dobrze chłopaki robią. No i co? Walię pukniemy i wszyscy zapomnimy o tych wszystkich telefonach. Tak. Sławomir teraz wyjdzie. Słuchajcie, mam pomysł. Hotel, 5 gwiazdek dla PZPN-u. I po parking. W sukcesie? Parking podziemny, ale 65% do szkoły będzie należy. Ach, to jest wspaniałe, wspaniałe w piłce. Naprawdę, że masz spółkę, która odpowiada za, znaczy związek, który odpowiada za bardzo konkretne rzeczy. I absolutnie najmniej wpływu ma na wyniki drużyny. A to rzuca gigantyczny cień na całe jego funkcjonowanie. Wspaniale. Trochę jak hazard w sumie. To środowisko sportowe przecież uwielbia adrenalinę płynącą z rywalizacji, tak więc dobrze, że tak się dzieje. Tyle o publikonie? Chyba tak. Nie do wiary. Nie do wiary. Nie jestem w stanie po prostu się z tym pogodzić. Wysłałem na naszą wspólną grupę nawet stosowną minę. Ta mina wygląda tak, bo nagłówek brzmi: Górnik Zabrze nie dotrzymał słowa, piłkarze wciąż nie otrzymali pieniędzy. Czasem tak bywa. Niełatwa branża piłkarska. Niełatwa. Ktoś nie zapłacił nam, ja nie zapłaciłem komuś. Może przydałby się jakiś, wiesz, taki przyjazny syndyk. Tak przyjazny piłkarz, co nie lubi, żeby mu płacić. Tak bywa w życiu po prostu. No. No, tak bywa w życiu, że się bierze i się nie płaci. Generalnie wokół Górnika to teraz afera za aferą, bo tak samo za mało biletów kibice ponoć dostali na wielkie derby Śląska. I powiedział Lukas Podolski, że jak przy szkole się zachowuje ruch Chorzów. Natomiast tutaj sytuacja wygląda w taki sposób, że niestety cały czas gę nie zapłaciło za daj sukę i okotę. To tak robi tak. Dam, a nie. Macie. Masz, częstuj się, a nie dla Górnika. Nie, jednak wam nie dam. To nie powinno być opatrzone jakoś, że muszą, czy co? Ale to mają chyba 3 miesiące, nie? Nie dla Górnika pieniążki. Portal Sportowy Fakty, bo to Piotrek Koźmiński informuje o tym. Informuje, że w ubiegły czwartek na konto piłkarzy trafiło zaledwie pół pensji.
spośród 2,5 miesiąca zaległych. Co potwierdził m.in. Eric Janrzecz, czyli kapitan górnika. Reszta miała się pojawić w poprzedni piątek lub poniedziałek. Za tydzień. Mój ulubiony termin w piłce. Za tydzień. A nie jutro? Nie, nie. Jutro, właśnie jutro to w piłce nożnej, jutro to jest przeszłość w piłce nożnej. Bo jutro to stosowałeś, jak byłeś Ireneuszem Królem, że kasa będzie jutro i tak dalej. A ty za mały horyzont czasowy jutro. No jutro, jak już jest dzisiaj, patrz, już masz 12, jutro, no to zdążysz. Ale no. Jutro jest ciekawym fenomenem, Kuba, i chciałbym, żebyśmy go kiedyś omówili. Jest taka dość fajna myśl, ciekawa myśl Jerzego Pilcha, który był mężczyzną dość kochliwym. Deklarował wielu kobietom swojego życia, że one są tą jedyną i chce z nimi spędzić resztę życia. I on upierał się, że on nigdy nie kłamał, bo w momencie wypowiadania tych słów naprawdę w to wierzył. Mhm. Szczerze. To, że rzeczywistość zweryfikowała, to jest inna kwestia. Ale ja uważam, że z mówieniem, że jutro jest podobny fenomen, że w momencie wypowiadania, że od jutra nie palę, jutro biorę się za siebie, wierzysz w te słowa. Mhm. Tylko problem polega na tym, że jak się budzisz, to znowu nie jest jutro. Jutro jest jutro. Tak, chyba w ostatnim... Kurczę, nie pamiętam kto dokładnie, ale gdzieś padła taka myśl, że właśnie jutro jest najbardziej zatłoczonym dniem w każdym terminarzu. Że nie ma dnia, który byłby bardziej szczegółowo zapisany od góry do dołu niż... Myślałem, że kiedyś przyszło jutro. Że się budzę, o jest jutro. Ale fajnie, to dzisiaj... A tu nagle, ty, wiesz, wysportowany tu tego śmego, no fajnie, nie? Przysiady. Wow. Ale elegancko, obstałem przed 6:00. Fuh, jak pan Mariusz. Jak jest panem Mariuszem właśnie. O, jeszcze tutaj trochę chłód, ale... Ale rzeczywiście jak dzisiaj szedłem, bez rękawiczek, ucieka przez dłonie, bardzo ciepło. Ucieka ciepło. Jestem cieplutko ubrany, a wszystko przez dłonie. Wychodziliśmy od górnika... A, dlaczego jutro? Jutro, mówię, za krótki horyzont czasowy. Za tydzień to masz jeszcze po pierwsze kupę czasu, po drugie to jest nie na tyle odległe, żeby ktoś ci powiedział, za tydzień to ja już mogę w innym klubie grać. No nie, za tydzień to no okej, dobra, wytrzymałem 14 tygodni, to wytrzymałem jeszcze jeden tydzień, spokojnie. Tak, tak. A przez tydzień może się dużo zmienić, bo mogą nastąpić nowe okoliczności. Geum może nie zapłacić. I wtedy za tydzień mówisz, no Geum nie zapłaciło. Nawet tydzień temu też nie zapłaciło. No to właśnie, zobaczcie, jak ja jestem w sytuacji jako prezes. Znaczy... Jestem fikcyjną postacią, bo prezes Górnika nie istnieje. No ale mimo wszystko, tak to wygląda. Patrzę sobie na ten artykuł Wirtualnej Polski. Niestety po raz kolejny doszło do sytuacji, w której gracze Górnika nie dostają pieniędzy na czas. 24 lutego był pamiętny komunikat. Ale to myślę, że mają taki licznik dni, kiedy nie mamy obsługi finansowej, tam jest ciągle zero. Jak ten gość sobie bije brawo. Tak, powinno być jak duch Balcerowicza. Rośnie ten liczba dni. Szybko jednak okazało się, właśnie, bo wpłynęła pierwsza rata. Zadaj Sukę i Okotę. Szybko jednak okazało się, że z dotrzymywaniem obietnic wciąż jest w Zabrzu problem. Owszem, w ubiegły czwartek na konta piłkarzy wpłynęło trochę pieniędzy, ale to właśnie pół pensji, czyli 1/5 zaległości tak naprawdę. Co biorąc pod uwagę, że te raty za Okotę to nie jest tak, że one będą wpływać w nieskończoność, no to niedobrze, jeśli rata za Okotę ci wystarcza do uregulowania 1/5 zaległości. Co by się działo, gdyby tego Okoty nie udało się sprzedać, gdyby miał słabą rundę jesienną? Nie wiem. Jak myślisz, co by Górnik wtedy zrobił? Nie mam pojęcia. We wtorek wieczorem pieniędzy na kontach piłkarzy nie było. Tych, co miał być w piątek, a najpóźniej w poniedziałek. Nawet wciąż pochylam się nad tą myślą Kuby Białka, który jak zawsze musi się pojawić w naszym odcinku, że co gdyby Okota nie miał świetnej formy, bo tego nie dało się przewidzieć na początku sezonu. Czyli chyba Górnik dość średnio racjonalnie zaplanował finanse na ten sezon, skoro są one w tak krytyczny sposób uzależnione od formy gościa, który mógł na przykład we wrześniu złapać kontuzję. Myślę, że brali wtedy pod uwagę, że pójdą na rynek i wyszukają sponsorów. Małych. Małych. Przepraszam się z nimi. Tak. Wiem, że różne rzeczy o was mówiliśmy, że... Pluliśmy na was. Że gotujecie herbaty z wody paperowej. Chciałem wam was w dupie, ale chcecie dać nam jakieś pieniądze... Ale wiecie, Okota nie został sprzedany, tak jak sądziliśmy. Nie chcieli kontuzjowanego Okoty. W trakcie ostatniego spotkania kibice głośno pytali działaczy, gdzie jest kasa za Okotę. Natomiast dlaczego to jest smutne? To wszystko jest smutne z mojej perspektywy, dlatego że dwie rzeczy nam się pokazują w artykule Piotrka Koźmińskiego. Pierwsza rzecz, jaka nam się pokazuje, ktoś rozmawia z piłkarzami. Po co? No, to jest zła wiadomość, bo do tej pory sądziłem, że po prostu nie istnieje prezes, nie istnieje dyrektor sportowy, więc piłkarze tak chodzą po tych korytarzach, szukają tam tylko wiatr i oni nie wiedzą, tak? Chcielibyśmy pieniądze, a nie ma im kto odpowiedzieć, czy one będą, nie będą, czy się zjawią. Więc ktoś jest, kto rozmawia z piłkarzami. Co to jest?
tajemnicza postać. Nie wiadomo. Polskiej piłki. Nie wiadomo, natomiast coś o tej postaci wiemy. Zaznajomił się tak z korytarzami, z sytuacją na korytarzu Górnika, już jest poinformowany. Wiemy, że ta tajemnicza postać kłamie. Bo tajemnicza postać z włosem w jeansowej kurtce, która powiedziała piłkarzom, że kasa będzie w piątek, najpóźniej w poniedziałek, a nie było jej we wtorek wieczorem, kłamała. Rozminęła się z prawdą. Rzeczywistość zweryfikowała negatywnie. To, co w momencie, kiedy ona wygłaszała te tezy, było prawdą. Więc no niestety, wygląda to w taki sposób, że ktoś kłamie piłkarzy Górnika. Ja myślę, że to wciąż wiatr. Ja czasami tak mam, że wyjdę na balkon, zobaczę, jaka pogoda, mówię, o, cieplutko, bezwiecznie, gałęzie się nie ruszają, a wychodzę na dwór i mnie przewiewa po prostu do zgierza. I to jest niefajne. Zdradliwy jest wiatr. Zdradliwy, bardzo. Zimny. I nieszczery. No, Górnik kasy nie ma. Wiesz, kto ma kasę? Jeden z mniejszościowych udziałowców. Musimy przeciąć? Tak. Dobrze, dotknijmy. Tomasz Mason już sprostował, że już dostali pieniądze. Wielkie mecyjerze. Miał być w piątek, najpóźniej w poniedziałek, było we środę już prawie, że od rana było. Natomiast jeszcze piłkarze nie zabrali głosu, więc na razie nie zakładam, kto w tej sytuacji ma rację. Zakładam jedynie, że ktoś skłamał, że w poniedziałek będą pieniądze, skoro nie było i we wtorek wieczorem, to znaczy, że ktoś skłamał. Bo poniedziałek jest przed wtorkiem. Winny jest wiatr. Winny najgorszy jest wiatr. Który dmie. Zadałem pytanie przed krótkim cięciem, czy wiesz, kto ma pieniądze? I pewnie się nie zdążyłeś dowiedzieć. Pieniądze. Rafał Collins? A to swoją drogą, może i ma, ale na pewno pieniądze ma Dariusz Kozielski. Dariusz Kozielski ma pieniądze? Dariusz Kozielski ma pieniądze, bo Dariusz Kozielski jest to właściciel firmy Gosław Sport Center, który sprzedał swoje akcje w Zagłębiu Sosnowiec Rafałowi Collinsowi. Rafał Collins zapłacił za 74% akcji w 1% akcji Zagłębia Sosnowiec. Czyli 74% akcji Zagłębia Sosnowiec. Pan Dariusz mówi, tak, jesteśmy rozliczeni. Tak rozpoczyna się rozmowa z panem Dariuszem. I pyta Dziennik Zachodni, ujawni pan kwotę tej transakcji? Bo na podstawie stwierdzeń prezydenta Chęcińskiego można ją szacować na około 20 tysięcy złotych, a nieformalne wieści mówią o sumie czterokrotnie mniejszej. Dostałem nieco ponad 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych za pakiet kontrolny 1% akcji Zagłębia Sosnowiec nie wydaje się wygórowaną kwotą, ale za możliwość całkowitej rewolucji w klubie pierwszej ligi 5 tysięcy złotych? Myślę, że to nie jest wygórowana cena. Podoba mi się, bo pan Dariusz generalnie trochę tak ogarnia temat po ludzku. O, tak bym to określił. Tego słowa brakowało. Że trochę odziera go z tych wszystkich tam procentów, tych wyliczeń, tych wycen, negocjacji, sracji i tak dalej. Mówi wprost, że no wiadomo, że była taka sytuacja, że trzeba było Rafałowi Collinsowi sprzedać, bo ma chrapkę na klub. Więc sprzedałem, nie czytałem tam, nie szacowałem, bo przecież nie zrobiłem tego po to, żeby zarobić. Nie wiadomo ile. Padła propozycja na taką kwotę przyjąłem. Spółka na pewno ma realne wyceny, jest miejska, ale ja się nie targowałem. Znał pan wcześniej Rafała Collinsa? Nie znałem. Dowiedziałem się o nim w klubie, w którym prawie codziennie przecież jestem, opiekując się murawą. Prezydent zapytał, czy byłbym w stanie pomóc we wprowadzeniu do Zagłębia udziałowca, który docelowo chce wystartować w przetargu na miejskie akcje i przejąć większościowy pakiet. Te moje akcje miały mi pozwolić na podniesienie kapitału klubu i stanowiły szansę dla klubu. Uznałem, że to dobry plan. Pieniądze nie były najważniejsze, chodzi o dobro Zagłębia. Podobało mi się, że miasto szuka rozwiązań. Jest pytanie Dziennika Zachodniego. Nie pomyślał pan, że mając tyle akcji, sam pan mógłby przejąć rządy w Zagłębiu? Śmiech. Nie mam kilkuset tysięcy złotych, które mógłbym zainwestować w klub. A trzymanie ich też było mało sensowne, bo trudno się puszyć i mieć coś do powiedzenia na walnym, mając niecały procent głosów. No, tak pan Dariusz to wycenia. To nie wiadomo, jak to wyglądało. No i teraz tak. Jak wygląda sytuacja? No dobrze. 5 tysięcy złotych można kupić albo Zagłębie Sosnowiec, w zasadzie pakiet kontrolny jednego w klubie, prezydenta. Albo Volkswagen Polo 1.2 Trendline, 153 tysiące kilometrów. 2005 rok, manualna, benzyna. Co wolisz, Zagłębia Sosnowiec czy ten Volkswagen? Volkswagen. Dlaczego Volkswagen? Myślałem, że jednak Zagłębie się skusi. Zagłębiem nie dojadę nigdzie. Do drugiej ligi mogę dojechać Zagłębiem co najwyżej. A Volkswagenem nie wiadomo. A może coś no się dasz. No to widzisz, ten Volkswagen był dla ciebie czeka. Pytasz się mnie, to Łódź. No to zaraz jestem. A nie, brakuje mi jeszcze 4995 zł, bo mam 5 aktualnie w portfelu i w kieszeni.
pokazuje nam pan Dariusz prostymi, zwykłymi słowami, jak to wyglądało. Po co było wprowadzenie Rafała Kmieca w taki sposób do klubu? No po to, żeby mógł wprowadzać już powoli swój kapitał. A po co było to tak w dalekofalowym gdzieś ujęciu? Otóż po to, że właśnie ruszył przetarg na zakup Zagłębia Sosnowiec całego. I w przetargu jest, że to musi być ktoś, kto ma już doświadczenie w prowadzeniu klubu. A pan Rafał Kmieca ma! Bo już zaczął, więc już ma doświadczenie. Pięknie. Fajnie jakby w regułach przetargu było, że ma prowadzenie doświadczenie w prowadzeniu Zagłębia Sosnowiec. Znaczy doświadczenie w posiadaniu większościowego pakietu 1% akcji Zagłębia Sosnowiec. I wtedy tak patrzysz, no to nie wiadomo, gdzie my takiego kogoś znajdziemy? Ojeju, oj, chyba nikt się nie zgłosi. A kurczę, Rafał Kmieca przecież ma, teraz mi się tu przypomniało. To trzeba do niego dzwonić natychmiast, że jest taki przetarg. Może, kto wie, może będzie chciał mnie stawić. Tak, to zrobiłby sobie radzi. Śledzisz już pierwszą ligę, czy jeszcze nie? Śledzę, oczywiście, że śledzę, bo miałem nadzieję, że pojedziemy do Sosnowca na mecz wyjazdowy, a zdaje się, że nie pojedziemy. Bo Zagłębie Sosnowiec obecnie prowadzi korespondencyjny pojedynek. Z łódzkim klubem sportowym. W sumie to nie jest pojedynek. Nie, no chyba można nazwać pojedynkiem, bo jest jedno Zagłębie i jeden UKS, więc można nazwać pojedynkiem. Jest to starcie. Łódzki klub sportowy po ostatniej wiktorii nad Puszczą Niepołomice. 3-2. Roztrzaskaliśmy ich po prostu. To 3-2. Zdobyliśmy swój 11, 12 oraz 13 punkt. Pragnę podkreślić, do tej pory ŁKS przegrywał mecze, a teraz my razem zdobyliśmy 13 punkt w tabeli ligowej już i odbyło się to, jeśli dobrze liczę, w 23 meczu. Mhm. Zagłębie rozegranych meczów ma 22, tych punktów ma 12, więc ta najbliższa kolejka będzie decydująca. Mhm. Wtedy tak naprawdę się wyjaśni, czy Zagłębie nas wyprzedzi, czy nie. Jeśli chodzi o wyniki w tym roku, to Zagłębie przegrało siebie ze Zniczem Pruszków, niedobrze, przegrało na wyjeździe z Resowią, też niedobrze, i zremisowało z Podbeskidziem, które jest... przedostatnie. I nie strzeliło jeszcze bramki. No ale spokojnie, powoli, bez nerwowych ruchów. Ma czas. Zagłębie Sosnowiec ma czas. To rzeczywiście. Oczywiście grali w pierwszym składzie pan Bykow, Poliarus, Szewczenko, Suchocki, no generalnie, no i Remi oczywiście, no i Janota, czyli praktycznie cały skład ten nowy grał. Trener Hackiewicz też cały czas prowadzi Zagłębie, chociaż aktualnie jeszcze bez sukcesów, ale z akcentem na słowo jeszcze, bo do pomocy ściągnął sobie między innymi swojego syna, który był w Zagłębiu testowany, prawdopodobnie do drużyny rezerw. Ja widziałem kiedyś taki program, jak Lombard prowadził ojciec syn i to dobrze się sprawdzało. I kiedyś też takie motory robili. Uważam, że najlepsza pomoc syn. Jestem też za tym, żeby tak działać w taki sposób. Natomiast no, są też mniej wesołe sprawy związane z Zagłębiem Sosnowiec. Mniej wesołą sprawą jest między innymi to, że trener mówi, że no nie wyglądało to aż tak fatalnie, że on widzi, że są postępy. No i kibice trochę się frustrują, że dostrzeganie postępów w zespole, który miał punktów 11 do niedawna, a teraz ma 12, to niedobrze. No jak tu nie widzisz postępu? No jest punkt więcej czy nie? No jest. I po dwóch meczach u siebie, granych ze Zniczem Pruszków, który też w sumie nie był jakiś bardzo trudny kalendarz w sumie, nie? No jak masz na początku Znicz Pruszków, który miał 23 punkty, jeśli dobrze, czy albo nawet jeszcze mniej, czyli walczył o utrzymanie, i Podbeskidzie, które jest przedostatnie i ma 18 punktów. I grasz u siebie z Podbeskidziem. I grasz u siebie z Podbeskidziem ze Zniczem, no to liczysz, że te 6 punktów może wyszarpiesz. Zwłaszcza, że jeszcze przegrałeś na wyjeździe z Rysowią, która jest w tej chwili 15. Bezcenne doświadczenia przed batalią w drugiej lidze zostały zdobyte, ale Kuba, muszę cię zapytać, czy wyjątkową... Ja wiem, że generalnie zwycięstwo ŁKS-u przyniosło ci dużą satysfakcję, ale czy to, że zostało odniesione nad Puszczą Niepołomice, było dodatkowym satysfakcją, dodatkową frajdą? Tak, że oni tak trochę Beniaminek i sobie radził. Właśnie, i do tego nie można dopuścić. Wiesz co, mnie się to zwycięstwo nad Puszczą podobało, bo prawdopodobnie będziemy z takimi zespołami się mierzyć w przyszłym sezonie, z zespołami pierwszoligowymi. I cieszę się, że potwierdziło się, że my z zespołami pierwszoligowymi radzimy sobie nie gorzej niż z zespołami ekstraklasowymi, a może nawet lepiej. Natomiast no, z tego co widziałem, to nie oglądałem na żywo od początku, bo grałem swój spalnik, ale przyjechałem tuż przed przerwą. No Puszcza miała swoje okazje. Oleg Bobek miał momenty, w których musiał się wykazać. Więc nie było to do końca takie, że Puszcza została zniszczona. Natomiast mam tu dużą satysfakcję, że mogę to powiedzieć. 4 wesenne mecze. Czterokrotnie UKS traci pierwszą bramkę i trzykrotnie odpowiada. Ta drużyna, jak traci gola, to nie głowa w dół, tylko idzie po wyrównanie. Tak. I z Puszczą
od 0-1 do 3-1, potem 3-2. Nie były takie złe te wasze mecze. No, ze Stalą tak samo, no kurczę. W sumie bo właśnie w trzech, mimo straty gola ŁKS strzelił, potem oczywiście z Pogonią porażka i porażka z Koroną w ostatniej minucie to jasne, ale no odpowiadał, a były takie mecze, że nie potrafił już nic zrobić po straconym golu, a ze Stalą wprawdzie nie strzelił gola, ale 3 razy trafił do siatki, z czego raz wydaje mi się, że... Tam było z 5 goli anulowanych? 6. 3 dla Stali chyba i 3 dla ŁKS. Albo 5, w sumie teraz już nie pamiętam. Nie, chyba było 6 łącznie i jeden uznany. Więc no, widać, że ta drużyna się nie załamuje po straconych golach, natomiast nadal piłkarsko to chyba nie jest drużyna odpowiadająca standardom Ekstraklasy. Tego się najmocniej obawiam, ale przynajmniej trochę radości, bo bałem się, że kurczę, że będzie już tylko ból, cierpienie, a tutaj jednak naprawdę dobrze się bawiłem podczas tej drugiej połowy meczu. Z drobnych informacji ekstraklasowych, Kenneth Zohore będzie swoim doświadczeniem w Premier League wywierał presję na napastnika w innym klubie niż Śląsk Wrocław. Widzę to teraz. Chodzi Dawid Balda. To był dobry transfer. Pomijając, że wywierał nacisk na Erika Exposito, to nikt o tym głośno nie powie. Ale tak mocny sygnał, rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem, który ma doświadczenie w Premier League, to jest trochę miecz wiszący nad głowami tych wszystkich piłkarzy, którzy pozostali w klubie. Nie ma świętości u nas. Ktoś gra w Premier League, okej, ale u nas nie ma świętości. Rozwiązanie kontraktu czeka na każdego bumelanta. Jaki to jest sygnał dla całego rynku? Tak. Mieliśmy piłkarza z przeszłością w Premier League i go wyrzucamy z klubu. Jesteśmy poważny Śląsk, poważny klub. Wiecie dlaczego? Nie jakiś tam. Bo możemy, bo nikt nam tego nie zabroni. Tak. Bo tak zostało przeprowadzone okienko transferowe, że możemy sobie rozwiązać kontrakt z Kenneth Zohore. Smutne mi to trochę, znaczy smutno mi z jednej strony, że już nie będzie człowieka z przeszłością w Premier League w barwach Śląska Wrocław, a trochę się cieszę, bo jak on by znowu stanął, my jeszcze mamy ze Śląskiem Wrocław rewanż, on by wziął stanął i by sam Stara strzelił gola, byśmy znowu przegrali. No bo ciekawe jest ta walka o mistrza. Śląsk, no, słabe wejście. Tak. Ciężko. Jagiellonia? No, już ciężko chyba będzie. Lech Poznań, katastrofalnie teraz z Rakowem. No to już nie jest to. Raków Częstochowa, no teraz wygrali z Lechem, ale ogółem to nie idzie, nie idzie. Legia Warszawa, no kryzys jeszcze teraz, mecz z Widzewem. I Pogoń Szczecin, no my jesteśmy Pogonią Szczecin. No co z tak można mówić? Tak jesteś Pogonią Szczecin. No i pamiętajmy, że w Pucharze Polskim może być zaskakujący zwycięzca, co oznacza, że czwarte miejsce nie będzie gwarantowało gry w Pucharach. Nigdy dość podkreślania, bo to będzie absolutnie, ostatnio sobie to rozkminiałem. Chyba nawet ktoś rzucał na Twittera, że to jest doskonały sezon dla starych rankingarzy. Rankingarze już ucieszeni, tak, Lech wypracował. Legia wypracowała. Raków powolutku do przodu. Śląsk, Pogoń, Wisła, Kraków. Ranking jeszcze z meczu z Lazio, tam punkt się załapał, ale to nie za dużo. No i wysyłasz taką czwóreczkę eksportową. Na 5 lat zjebane rankingi. Ale patrz, są dobre strony. Koniec lipca to masz już wolne czwartki. Wtorki, środy już masz wolne jeszcze w czerwcu tak naprawdę. Po pierwszym meczu. Ale powiem ci tak, powiedziałem, napisałem na Twitterze, że gratuluję Pogoni Szczecin sezonu z podwójną koroną. To żeby w razie czego móc się podeprzeć słowami Setryków, że wiedziałem, to powiem, że gratuluję Pogoni Szczecin wicemistrzostwa Polski i finału Puchar Polski. No, sprytnie. Gorzej jak odpadną w półfinale i zajmą 5. miejsce. Nie, wygrają. To też nie jest niemożliwe, ale też podpisałeś pod tym, co Mietek chyba w Uniwersum Ekstraklasy powiedział. Siła przyjaźni. Żadnych transferów, nic. My już po prostu jesteśmy scementowani. Tak, tak. Tu akurat, bo trochę tutaj jest ironii, a trochę nie. Bo nie chodzi mi o to mityczne zgranie, o to, że się rozumiemy i tak dalej, ale zwrócili na to uwagę kibice samej Pogoni Szczecin. Bo klub zamieścił kulisy meczu z ŁKS-em, gdzie po końcowym gwizdku szatnia po prostu eksplodowała, szatnia odleciała. Że tam były szampany, tu śpiew, ludzie tańczą na stołach, tak jest. Ograliśmy ŁKS, jak 17 innych drużyn w tej lidze i wszyscy tańczą. I niektórzy kibice, zwłaszcza Lecha Poznań czy Legii, na Twitterze tak mówili, tak, takie będziecie wrzucać teraz filmiki, bo pokonaliście ŁKS, no z całym szacunkiem dla wszystkich, ale ŁKS-u to trudno nie pokonać tak naprawdę, a wy się świętujecie, jakbyście wygrali Mistrzostwo Polski. I kibice Pogoni, ważni, rozsądni ludzie, ważne, rozsądne słowa. To na tym polega nasz sukces.
my świętujemy, bo jest atmosferka. Jakbyśmy wygrali z rezerwami, my gramy non-stop mecze wewnętrzne, jakby z rezerwami wygrywamy mecz wewnętrzny, to też świętujemy. I się robi atmosferka, i się robi klimacik. I świętujesz najpierw po ŁKS-ie, a potem świętujesz Mistrzostwo Polski być może. Nie wiadomo. Świętowanie po ŁKS-ie to jest garda z pokory. Tak, w Pogoni może jeszcze tego nie wiedzą, jak się świętuje. Podchodzisz z pokorą do każdego zwycięstwa. Tak, więc trafiają do mnie te słowa, że siła przyjaźni plus faktycznie atmosferka tworzona tak step by step. A mi się jeszcze podoba, że do możliwości tworzenia narracji dowolnych wokół dowolnego zdarzenia dopisaliśmy to. Mhm. Bo co zwykle się dzieje, gdy klub nie robi żadnych transferów zimowych? Mówimy wtedy, że klub przespał. Nie zrobił żadnych transferów zimowych i to mu raczej nie pomoże. A jednak tu też się da powiedzieć, że to dobrze. Brawo. Komfort. Bardzo się cieszę. Komfort. Nie, dobrze dopisać. Znaczy, zwłaszcza, że mamy tutaj tak naprawdę też przykład Legii Warszawa. Gdzie zobacz, nie zrobiła transferów zimowych i jak to się skończyło? No źle. Chociaż nie, no oni sprzedali tutaj. Trzeba pamiętać, że Pogoń też nie straciła swoich kluczowych zawodników. Co jest w sumie kontrastem z Legią, ale już na przykład z Lechem nie. Więc właściwie możemy tutaj, jeśli chodzi o czołówkę, to każdemu przypisać. Cokolwiek. Czasem nawet przeciwstawne rzeczy. Dobra, to było. Chyba tak. Nie, mam tylko jeszcze, że miałem opowiedzieć jedną rzecz, ale to opowiem ją we wtorek. Ja we wtorek. Tak, bo to nic. Będziesz trzymać to z niepewności? Tak, bo to jest z prywatnego sektora, że tak to określę. Szeroko rozumianego. Ja mam komentarze piątkowe i dobrze. Były fenomenalne i fantastyczne i się bardzo z nich cieszę. Jak zawsze. Tak. I bardzo jest mi miło, że jeden z tych, który się wyświetla najwyżej, dotyczy pośrednio mnie. O. Rogalinio 7. Kiedyś uważałem, że środowiska kibicowskie to siedzisko patologii. Dzięki Kubie zmieniłem zdanie i dołączyłem do ultrasów pobliskiego klubu. Teraz jestem poszukiwanym listem gończym przestępcą. Dzięki Kuba. Pozwoliłem sobie odpisać na to, że ale co 60 baniek w hurcie i 180 w detalu, to 60 baniek w hurcie i 180 w detalu. Więc Rogalinio, trzymaj się, PDW. Wszystkiego dobrego. Pneumatyczny kabanos. Jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym tygodniu Leszek będzie prowadził program w koszulce z napisem Piwo to moje paliwo. To jest oczywiście follow-up do twojej koszulki Mąż, bo zrobiła ona dosyć dużą furorę. Zdradzę kulisy. Jak masz dużo czarnych koszulek, to jest zawsze tak, a jeszcze nie będę robił prania. Na pewno jakaś jest. I się okazuje, że nie ma. Ja tak mam z moimi białymi skarpetkami. Wszystkie skarpetki mam białe. I często wszystkie mam w praniu. Zwłaszcza, że białe nie wybierzesz z kolorem. Więc czekam, aż już naprawdę nie będę miał w czym totalnie chodzić. I wtedy chodzę na bosaka po prostu. Piwo to moje paliwo, może nie, jednak abstynentowi tak nie będzie w tym za bardzo do twarzy, ale jakieś inne cringe'owe hasło na koszulce bardzo chętnie. Mogę specjalnie się ubrać w ramach jakiejś pokuty. To ja zachęcam, żeby w komentarzach, żebyśmy sobie wskazali wspólnie najbardziej... Kupimy? Interesujące koszulki z najbardziej interesującymi. Kupimy i założymy. Tak, się podobały te, kurczę, krupówki. To mi się, właściwie szkołę pamiętam tylko z tych dwóch rzeczy. Z tego, że nie uczyłem się na matematyce i efekty widać. I z tego, że na krupówkach były stojaki z tymi tam, o właśnie, piwo to moje paliwo. Albo śmieszne koszulki. Teściowa to jest i tam różne takie i owakie. Ale śmieszne. Na koszulce, że teściowa to jest taka i śmaka. No nie, ale ten to się ubrał, wariacik. Masz śmieszne koszulki? No właśnie to nie są już te same śmieszne koszulki, bo kiedyś to były śmieszne koszulki. No kiedyś teraz to były śmieszne koszulki, no naprawdę. Śmieszne koszulki takie lata 90. Przełom, to było. To były śmieszne koszulki. Śmieszne koszulki, krupówki. Wpisz, na pewno znajdziesz. Dobra. Natomiast ja przeczytam jeszcze jeden komentarz dotyczący twojej koszulki. Owsiak 237. Leszek w bluzie reprezentacji, tylko W się obróciło. Wąż. A wąż wiadomo. Publikon jego wizerunkiem kręci reklamówki czasem na zgrupowaniach reprezentacji. Dalej z komentarzy, które chciałem wyróżnić tutaj jest... Moment, przepraszam. Adam. Dawid Szwarga. Może nie najtaniej, ale jako tako. Follow-up do naszej miniaturki również. I tutaj pan losu 3923 to chyba do South Parku follow-up. Problemy reprezentacji Polski. Za dużo Polaków, za mało Polaków, w ogóle Polacy. No to jest dosyć ciężki. No i Witek Produkcja 8739.
Parafraza tweeta Michała Świeczewskiego. Niestety, staliśmy się raków piździaków. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 roku. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń, spróbuję tą sytuacją zarządzić. A, miał być ostatni, ale jeszcze jeden. Piotrek Pawlik. Gdyby Gonzalo Feo został w Rakowie, to może i Cygan i Świerczewski chodziliby obici, ale za to Raków grałby w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Co nie jest wykluczonym scenariuszem. Dobra. I to już chyba naprawdę wszystkie te, które miałem. Mam taką śmieszną koszulkę, nie jest ona jakaś kultowa, ale świata nie zmienisz, koszulkę mógłbyś i jest pies w przyciemnianych okularach. O. To dobre. Ale jajca. Tak wygląda mistrz kierownicy, jest taki palec. To też fajne. Samochodziarze, tak, to jest to. Trzeba. Mam nadzieję, że jest jakaś koszulka, lubię. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. To tak jak ja. Nie, no żartuję, ja już jeżdżę teraz tylko bezpiecznie. Bo się jest taka koszulka? Myślę, o, dobra, mam. Znalazłem taki sklep koszulkowy. Znalazłeś? Znalazłem sklep taki koszulkowy. Śmieszne koszulki. To ja zacznę czytać komentarze już, a ty możesz właśnie znajdować coś. Uważaj, no bo tutaj, a ty będziesz zaskoczony, aż zasłonię, bo tylko widzowie, tutaj też was proszę, zwracajcie uwagę na wyraz twarzy Leszka, kiedy będzie najpierw niesmak, a potem zaskoczenie. Facet bez brzucha jest jak kufel bez ucha. Facet bez brzucha jak kufel bez ucha i jest zdjęcie kufla. Trzeba w tej koszulce poprowadzić program. 99. Co jeszcze masz? Rączki precz. To ciasteczko jest już zajęte przez, możesz tutaj imię swojej żony wpisać i ciacho takie. Tak jest taką rączką. Patrzę, kurczę, dalej już... No, dobra, te są takie krawędziowe, bym powiedział. To ja przeczytam coś w międzyczasie, a wyszukaj jakiegoś sztosu. Dobrze. Megalo Lesław, we wtorek. Pytaliśmy o pomysły na program wtorkowy. Jest kilka propozycji mocnych. Mhm. Megalo Lesław, musimy to chyba zrealizować. Wymyśliłem fajny pomysł, coś innego. Zbierzcie kilka ekspertów w studio i omówcie bieżące wydarzenie ze świata piłki. Ja bym dopowiedział tak, ze 4 osoby może na przykład. Mhm. Trochę na poważnie, czasem z jajturami, dajcie trochę insiderskich anegdot, parę inside joke'ów, które zrozumieją tylko ludzie w studiu, jakoś to będzie. No, myślisz, że przyjmie się? Myślę, że tak. Dobrze by było, jakby tak się łapali za rękę. Tak. Ale słuchaj, i tam padało imię na przykład, nie wiem, na przykład Tomek. Na przykład. Albo Mateusz. Zibiwoj, zasłyszany w PZPN. Mordo, ale tu jest tylko 7 stron, trochę mało. Dobra, niech młody zwiększy czcionkę do 20, pogrubi nagłówki, zwiększy odstępy między wierszami. Cyk, będzie 10 stron. To oczywiście o projekcie na hotel PZPN, na projekt stulecia polskiego futbolu. Mam. Ale na pewno nie na projekt stulecia, jeśli chodzi o opakowanie dokumentowe. Co masz? Drzemie we mnie bestia, ale obawiam się, że to leniwiec. I taki leniwiec leżący na koszulce. No, dobra. Bym założył. To i tam. Łukasz Szelong w międzyczasie. Recenzja Zostać Mis oznacza, że w którymś momencie Leszek będzie śpiewać kis, kis, kis. Każda z nas może dziś zostać mis, oczywiście. A to jest coś, czego w tych trudnych czasach potrzebujemy. Nie sądzę. Śpiewającego ciebie? Tak. Dlaczego nie sądzisz? Pawisko. A przynajmniej P4V1 SKO. Przezabawne jest też to, że jak przejdziesz ulicami Zakopanemo i popatrzysz na te wszystkie skromniutkie góralskie chaty, bieda aż piszczy. No, oczywiście do sprawy misia skrupówek, którą też poruszaliśmy we wtorkowym poranku. I Piotr z klasykiem, Piotr XXX z klasykiem. A gdyby tu nagle w przyszłości była szkoła mistrzostwa sportowego i wasz synek, którego jeszcze nie macie, więc nie mówcie, że siedzi z tyłu, chciałby pójść do tej szkoły, to wy byście mu odmówili? Cytaty z misia są dość mocno przerobione już, ale tu akurat uważam, że dość świeżo wypadają. Bardzo pasuje. Tak. Nie jestem ginekologiem, ale zerknąć mogę. Pokaż, czy jest tam jakiś nadruk? Oczy kota. Oczy kota są takie bardzo szeroko otwarte. No, dla kociarzy. Koszulka. Śmieszna koszulka. Nie, no śmieszna koszulka, to bym sobie kupił i założył. Taka tier lista śmiesznych koszulek. Michał Dadej. Mam nadzieję, że w polskim Clairefontaine wszędzie będą trotuary wybrukbetowane granulatem dla mieleckich napastników. I Szymon 3-4.
09. Nie tylko błędy arbitrów, ale błędy komisji licencyjnych również są elementem piękna futbolu kluba. Nie chcę wracać do tamtego smutnego momentu. Swoją drogą, bardzo mnie to irytuje momentami, że Krakowia nie odpowiedziała za tamto niegodziwstwo, które zostało dokonane łódzkiemu klubowi sportowemu. Ja masz jeszcze? Nie wiem. Co? Tak. No. Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dziś to już przesadziłem. Ten ginekolog jednak. Ginekolog, taki typowy vibe 2002. No, z tym brzuchem też. Borys Telefere, wtorkowe poranki, format Takeshi Castle Ekstraklasa. 18 śmiałków ubranych w adekwatne stroje staje przed tematycznymi wyzwaniami tygodnia. Przykładowo ucieczka przed gigantycznym styropianowym kamieniem imienia rolowanego długu, wypełnianie wniosków o polskie Clairefontaine będąc ostrzeliwanym z wielkiego działa skandalu imienia Szymona J., próba wykradzenia punktów ze świątyni Wielkiego Waru strzeżonej przez nieustępliwych arbitrów. Uwielbiam te japońskie teleturnieje. No. Tak, że dobra, my naprawdę robimy rozrywkę i tutaj nie potrzeba odpowiadać, tylko trzeba robić jakieś takie dziwne rzeczy. Dobrze. No. I to myślę, że możesz spokojnie kupować. Okay. Robię co chcę, kiedy chcę i gdzie chcę, tylko muszę zapytać mojej żony. No to jest prawdziwe. Tak, to w sumie też bym się mógł to ubrać, zdecydowanie. Dobra, wyłączam to, bo teraz najgorsze jest to, wciąga, że nie? Ja wiem, że teraz mi będą wszędzie wyskakiwać reklamy tego, bo już zostawiłem ślad w Google'ach, że szukałem śmiesznych koszulek i będą mi śmieszne koszulki wyskakiwać absolutnie wszędzie. No ale trudno, jest jak jest. Musimy. Wybierzcie nam jakie koszulki i rzeczywiście na jakiś program założymy. Taka prawda. Zawsze się przyda jakaś śmieszna koszulka w domu. To prawda. W sumie wolę, jak obiecujesz, że założymy śmieszną koszulkę, niż że odpiszę na wszystkie komentarze. Bo odpisaliśmy tych komentarzy. Na razie ty odpisałeś i odpisuję. Jestem w trakcie. Ja już odpisałem na wszystkie, na które mogłem. Jeśli na jakieś nie odpisałem, ale to... cieszę się, że ty już odpisałeś. To mi jest lżej. Że jeszcze nie odpisałem. Ale odpiszę też. Jakby co, to staram się odpisywać też na bieżące pytania pod programami. Takie, które są skierowane do mnie na przykład. Mhm. Na ty do ciebie nie. Sponsorem kanału jest Superbet. Dzisiaj Superbet nas zaopatrzył w Energola nawet. I w papierową torbę. I nie tylko. Dziękujemy. I link do aktualnej promocji macie w opisie. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. Promocja jest od 18 roku życia. A jeśli oglądacie nas regularnie, zapraszamy do subskrypcji, ponieważ nam się przydadzą. Tak. Przy negocjacjach wszelakich. Subami płacimy w sklepach. Tak, dzięki subom możemy na przykład już teraz zaprosić na środowy quiz Piotrka Wąsowskiego. Piotrek poprowadzi, jeśli nic się nie wysypie, ale na razie wydaje się, że wszystko jest dopięte, więc w środę Piotrek Wąsowski zadebiutuje na gol.pl, co więcej, będzie prowadził quiz. Myślę, że ciekawa sytuacja. Ciekawa. Potwierdzam. Dziękuję Mateuszowi, który nas tutaj dzielnie znosi. I dziękujemy Jackowi, który również dzielnie nas znosi. Piotrkowska 79, pap, o to chodzi. Serdecznie zapraszamy tutaj, żeby zostawiać pieniążki. Coś jeszcze powinniśmy powiedzieć? Chyba nie. Przeprosić. Przepraszamy, jeśli wam uchybiliśmy w czymś, a na pewno uchybiliśmy. I do zobaczenia w poniedziałek Uniwersum Ekstraklasy, wtorek nasz poranek. Do obejrzenia Tętno Piłki o Lechu Poznań z udziałem Macieja Henszela i quiz wiedzy o łódzkich murach autorstwa Julka. Polecamy. Tak jest. Byłem jako telefon do przyjaciela, źle podpowiedziałem. Ciężki tu ten był quiz. Naprawdę. Jak zobaczyłem o Stachurze, no, nie słucha to... Stachury, ten jest jak kuj ponury. Piękne. Nie znałem. A ładne. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.